Życie na niebiesko. Radio kibiców Ruchu Chorzów. Czasami dobrze odpocząć od piłkarskich emocji. Niebieskie niebo, złociste plaże, zjawiskowe miejsca i relaks. Biuro Podróży Country, Chorzów, ulica Dąbrowskiego 60, 515 903 006. Zrelaksuj się z nami. Szpil. Grudnia 2023 roku, stadion przy ulicy Józefa Kałuży 1, stadion Krakowi Kraków. I co, jeszcze godzinę przed meczem były takie podejrzenia, że dzisiaj jednak grać nie będziemy, ale finalnie okazuje się, że to nie przeszkadza, ten stan murawy, który dzisiaj tutaj zastaliśmy, i będziemy grać mecz 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy Krakowia Ruch Chorzów. Ja serdecznie witam Was, nazywam się Dawid Godziek i zapraszam Was na tą audycję z tego spotkania. Dzisiaj troszeczkę może będzie mniej tego komentarza, to ze względu też na mój stan zdrowia. Mam nadzieję, że gardło pozwoli mi całe spotkanie dla Was skomentować. Na samym początku oczywiście chciałbym, żebyście dali znać, czy słychać nas głośno i wyraźnie. Będę zatem tutaj szybciutko jeszcze wypatrywał Waszych informacji na czacie. Natomiast tak, no, jeśli chodzi o samo spotkanie, zanim ono oczywiście się rozpoczęło, no to tutaj już pewne kibicowskie animozje się odbyły, bo mieliśmy tutaj spektakl wyzwisk ze strony kibiców Krakowi Kraków. Na razie jeszcze wśród tych wszystkich okrzyków ani razu nie słyszeliśmy czegoś pochlebnego na temat własnego klubu, a raczej tutaj kibice skupili się na tym, aby dopiec kibicom Ruchu Chorzów, którzy w dosyć licznym gronie udali się dzisiaj do Krakowa. Widzieliśmy też taki obrazek jeszcze około 20 paru minut przed meczem, że kibice z Błoń właśnie tam spod stadionu Wisły Kraków, który tutaj spod tego zadaszenia na tej trybunie prasowej, na której się znajdujemy, widać, stamtąd przeszła właśnie grupa kibiców na Józefa Kałuży 1, gdzie dzisiaj właśnie rozegramy mecz z Krakowią. Jesteśmy tutaj po raz drugi w tym roku, bowiem już graliśmy tutaj z Puszczą Niepołomice, ten pamiętny rezultat 2-2 na tym obiekcie. No dzisiaj wierzymy, że mimo wszystko będzie tutaj się z czego cieszyć, a jeśli chodzi o te warunki dla tych wszystkich, którzy słuchają nas tylko drogą radiową, nie widzą obrazu, dodam, że takie trzy placki świeżej murawy są i one są umiejscowione, dwa w polach karnych. Jeden taki świeży placek murawy znajduje się przy samym wyjściu na murawę z tunelu, z którego za niedługo wyjdą piłkarze i jednych, i drugich klubów. No a tak cały stadion jeszcze od godziny 7 rano był dzisiaj przygotowywany do tego, aby w ogóle można było dzisiaj mówić o tym, żeby tutaj jakiekolwiek spotkanie można było rozegrać. Tak słowem wstępu oczywiście, jeśli chodzi o to, co się tutaj będzie działo. Już za chwileczkę przejdę do składów, natomiast zanim te składy, szybciutko o tym, co się dzieje w ramach tej 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. No tutaj dużo się dzieje, niestety głównie za sprawą pogody. No, z naturą człowiek nie wygra, to już chyba wiemy. No i tak udało się zagrać dwa mecze piątkowe. Warta przegrała u siebie z Jagiellonią 1-2, a Górnik Zabrze wygrał u siebie z Pogonią Szczecin 1-0. Mecze sobotnie, Stal ŁKS został przełożony, Piast z Puszczą ma do dogrania 72 minuty. Już wiemy, że nie dograją tego jutro, tylko będzie wyznaczony nowy termin na dogranie tego meczu. Widzew wczoraj grał z Radomiakiem, w centralnej Polsce nie było tak dużo opadów jak u nas na Śląsku i w Małopolsce, więc Widzew grał, niestety poległ u siebie z Radomiakiem 0-3. No a
Korona z Lechem w bardzo fatalnych warunkach pogodowych. Mimo wszystko zagrali ten mecz i dzisiaj tak z perspektywy tego meczu duża fala krytyki spadła na sędziego Frankowskiego, że on pozwolił wczoraj na dogranie tego meczu. Natomiast Lech wygrał tamto spotkanie 1-0. Dzisiaj my gramy z Krakowią. Tutaj decyzja o tym, że gramy, zapadła niecałą godzinkę przed meczem. Myślę, że około 20 minut temu dowiedzieliśmy się, że jednak gramy. No a później Zagłębie zagra z Legią i Śląsk z Rakowem zakończy tą 17. kolejkę gier. Tabela, jak się prezentuje przed tą kolejką. Śląsk na pierwszym miejscu 36 punktów, druga Jagiellonia 31 punktów, trzeci Lech 29 punktów. Nasz dzisiejszy rywal Krakowia z punktami 16 na miejscu 15, no a my na miejscu 17 w tej strefie spadkowej mamy 10 punktów. Krakowia jest dzisiaj zdecydowanym faworytem bukmacherów. Tutaj kurs na nią 1,74, na remis 3,70, na ruch aż 4,70. Trzeba by było tutaj, tak mówią statystyki bukmacherów. O, może tak. No a jeśli chodzi też o ostatnią kolejkę, my u siebie zremisowaliśmy z Koroną 1-1. Raków grał z Krakowią u siebie i tam Krakowia zagrała bardzo dobre zawody, remisując z obecnym mistrzem naszego kraju 1-1. Przejdę zatem już do składów, w jakich wystąpią dzisiejsze gwiazdy, może tak to określę. Skład Ruchu już powinien Wam się pojawić, natomiast skład Krakowi, o, myślę, że teraz też już się Wam pojawił, więc skład z Krakowi również jest znany. Zacznę oczywiście od gości, a dzisiaj gośćmi jest Ruch Chorzów, a więc to, w jakim zestawieniu zagrają Niebiescy. W bramce numer 31 Krzysztof Kamiński, dalej w obronie z numerem 4 Przemysław Szur, numer 21 Maciej Sadlok, to dwójka naszych środkowych obrońców, na prawej obronie numer 26 Kacper Michalski, na lewej stronie numer 77 Mateusz Bartolewski, na lewej stronie numer 3 Łukasz Moneta, na stronie prawej numer 70 Miłosz Kozak. Między nimi biegać będą z numerem 6 Tomasz Swędrowski, 28 Tomasz Podstawski, numer 22 Filip Starzyński. No a na szpicy dzisiaj do gry desygnowany numer 95 Daniel Szczepan. Jeśli chodzi o naszą ławkę rezerwowych, Michał Buchalik numer 1, numer 10 Tomasz Foszmańczyk, numer 16 Jan Sedlak, 18 Dominik Steczyk, 19 Michał Felix, 20 Szymon Szymański, 24 Bartłomiej Barański, 25 Paweł Baranowski, 27 Wiktor Długosz. To skład, jaki przygotował trener Jan Woś na to spotkanie. A jeśli chodzi o Krakowie, tutaj gospodarze w bramce z numerem 13 Sebastian Madejski, dalej numer 25 Otar Kakabadze, 22 Artu Hoskonen, 24 Jakub Jugas, kapitan zespołu, numer 5, dalej Virgil Gita, numer 3 Andreas Skovgard Larsen, numer 6 Jani Atanasow, 20 Karol Knap, 10 Michał Rakoczy, 9 Benjamin Kalman, 7 Patryk Makuch. Na ławce rezerwowych numer 31 Lukasz Chroso, 2 Kornel Rapa, 15 Kamil Grig, 17 Mateusz Bochnak, 21 Kacper Śmiglewski, 36 Kacper Jodłowski, 38 Jakub Myszor, 63 Filip Rózga i 73 Patryk Zaucha. Trenerem Krakowi jest oczywiście Jacek Zieliński. Na sędziowie dzisiaj, którzy będą prowadzić to spotkanie, to główny pan Tomasz Kwiatkowski, na liniach Radosław Siejka, Tomasz Niemirowski, sędzią technicznym jest Mateusz Jenda, na warze dzisiaj Paweł Raczkowski i Arkadiusz Kamil Wójcik. To cały skład sędziowski. No, co do sędziego Kwiatkowskiego, to dla niego jest mecz numer 12 w tym sezonie. Do tej pory na 11 meczów 47 żółtych kartek, 6 czerwonych, w tym dwie pokazał oczywiście piłkarzom Ruchu Chorzów w Łodzi i podyktował 3 rzuty karne w tym sezonie. No właśnie nam się nie do końca dobrze kojarzy sędzia Tomasz Kwiatkowski ze względu właśnie na ten mecz z Łodzi, przegrany przez nas 1-2, tam wówczas dwie czerwone kartki dostała dwójka naszych defensorów, Konrad Kasolik i Szymon Szymański. Dzisiaj tej dwójki nie ma w ogóle w składzie Ruchu Chorzów. Jeszcze teraz na środku trójka sędziowska sprawdza, na razie decydują, kto rozpocznie i kto na jakiej stronie.
Widziałem chyba, że Maciek Sadlok wybrał stronę za, tą, na której najbardziej zagorzali kibice Krakowi, a więc dojdzie do zmian połów. Dokładnie tak pokazuje sędzia Kwiatkowski, że zamieniamy połowę, a więc piłkarze muszą przejść jedni z drugimi na drugą, czy na drugą stronę boiska. Pasy nie wygrały żadnego z ostatnich 6 spotkań, natomiast Ruch Chorzów też ma niechlubną serię, bo już 7 spotkań bez zwycięstwa, a więc no, bardzo długo już czekamy na to, żeby można było jakieś 3 punkty do tego ligowego rozrachunku sobie dołożyć. Jest już wszystko załatwione, już piłkarze strony zamienili, zespół Krakowi się rozgrzał, ściągają koszulki, no są zmienione, mają te koszulki, do tej pory całe były pasiaste, natomiast teraz na tej tylnej części te pasy są tylko w jej dolnej części tej koszulki, przez co numery na czarno widać wyraźnie. Tego się obawialiśmy, że no, przy ciężkich warunkach pogodowych będzie ciężko rozróżnić piłkarzy Krakowi, ale stroje zmienili w trakcie trwania już tej kampanii, a więc jest wszystko widoczne i myślę, że to nam w zdecydowanej większości pomoże. Mam nadzieję oczywiście, że wszystko działa, że słychać nas dobrze. Widzę, że jakieś tutaj drobne problemy z internetem się pojawiły, natomiast no nie wynika to typowo z naszej winy. To jest wina internetu, jakim tutaj zostaliśmy przywitani w Krakowie. Mam nadzieję, że za chwileczkę te problemy znikną. Niestety nie ma możliwości podłączenia kablowego, chociaż kable są, to nie ma w nich internetu po prostu, dlatego musimy polegać na Wi-Fi. No i rozpoczynamy. Pierwszy gwizdek sędziego Tomasza Kwiatkowskiego. Część hejnału z krakowskiego było słychać. No a my już gramy. Pierwsza piłka do tyłu. Przy piłce jest obrońca Krakowi. Do Sebastiana Madejskiego poszedł Filip Starzyński mocno do przodu i zmusił bramkarza do wybicia dalekiego do przodu. Już jest piłka po lewej stronie Rakoczy. Rakoczy już jest na wysokości naszego pola karnego. Obok niego Szur. Rakoczy wchodzi w pole karne. Jest wycofanie, uderzenie, ale więcej w tym siły niż dokładności. Karol Knap przerzuca piłkę nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Krzysztofa Kamińskiego. W tej pierwszej części spotkania Krzysztof Kamiński gra na tej połowie. Właśnie za jego bramką najbardziej zagorzali fani Krakowi są, no a w drugiej połowie będzie grał na tą bardziej przyjazną, można powiedzieć, część, bo kibice Ruchu Chorzów jeszcze wchodzą na stadion, bo tak jeszcze kilku kibiców widzę, że brakuje, a wiemy, że przyjechał dzisiaj tutaj nawet chyba nad komplet kibiców do Krakowa, mimo tego, że niektórzy z Was pewnie jeszcze kończą obiad, no to myślę, że będą w stanie posłuchać też tej naszej audycji, do czego zachęcam. Zachęcam Was do subskrybowania kanału. Posyłajcie tą audycję dalej, zostawcie łapkę w górę, zagłosujcie również w naszej ankiecie, która jest dostępna. Jakim rezultatem zakończy się to spotkanie? Tam możecie zostawić swój głos. No a my wracamy do wydarzeń na boisku. Szur do Michalskiego. Prawa strona, piłka nasze pana niedokładna, ale jeszcze udaje się Podstawskiemu i Starzyńskiemu opanować tę piłkę. Do Bartolewskiego, to jest na naszej połowie. Bartolewski już na połowę Krakowi. Musiał na raz wybijać tę piłkę oznaczoną numerem 22 Hoskonen. Znowu Hoskonen przy piłce. Będzie grał do Jugasa, jednak niedokładnie. Chociaż jeszcze podbita ta piłka, to Jugas był w stanie ją opanować. Moneta atakował i od autu rozpocznie Krakowia. Tutaj przy tych liniach bocznych jest bardzo dużo błota, trzeba powiedzieć. I to błoto dzisiaj na pewno powoduje tutaj różnego rodzaju dyskomfort. Chociaż akurat na tej części, na której teraz była piłka, to ona ładnie chodzi, bo to jest ten świeży placek murawy, o którym wspominałem. Wspominałem Wam chwilę przed rozpoczęciem meczu. Aut dla Ruchu, Bartolewski z lewej strony boiska, blisko strefy środkowej. Dzisiaj te linie na czerwono oznaczone, tak aby nie było wątpliwości, gdzie się zaczyna i kończy pole karne oraz środek boiska. Tymczasem Podstawski popełnia błąd, zagranie niedokładne. Patryk Alman, Jugas, daleka piłka do przodu, Maciej Sadlok do Monety, ten do Starzyńskiego. Starzyński nie odwraca się z piłką i odzyskują pasy. Niedokładne zagranie od Jugasa do Rakoczego.
Starzyński, lewa strona, zagranie do Monety. Moneta jednak mógł zareagować lepiej niż tylko krzyknąć, że niedokładną piłkę dostał, bo gdyby się odwrócił i jeszcze wrócił po tą piłkę, to byłby w stanie ją odebrać. No ale te warunki dzisiaj na tej murawie są bardzo, bardzo takie niebezpieczne, więc nie ma się też co dziwić, że piłkarze raczej dzisiaj wielkiego ryzyka podejmować w tym meczu nie będą. Prawa strona boiska, Kacper Michalski od autu do Swędrowskiego. Swędrowski już bliżej strefy środkowej boiska, wycofał fanie piłki do Szura. A Szur na środek, tutaj jest Maciej Sadlok. Atakowany Sadlok przez jednego z piłkarzy Krakowi. Zagranie do Bartolewskiego. Bartolewski obija nogę Makucha. Będzie aut dla niebieskich. Te ławki rezerwowych, one dzisiaj w takim bagnie, chociaż chyba lepsze wyjście na tej swojej linii ma trener Zieliński niż trener Woś. Do tego końca tej linii trener Woś raczej nie będzie dochodził. On tam już ma tylko bagno, więc myślę, że tutaj no, musiałby zaryzykować wejście właśnie w to bagno, ale o tym za chwileczkę, bo teraz Krakowia w ataku. Dobrze, Bartolewski wybija piłkę spod nóg Patryka Kalmana. Out na wysokości naszego pola karnego. Od autu Krakowia, tutaj tak między tymi barierkami staram się dojrzeć, kto będzie tę piłkę wybijał. Numer 20, Karol Knap, on wziął rozbieg jeszcze na śniegu, a więc będzie wrzucał piłkę daleko w nasze pole karne. No i poślizgnął się na tym śniegu niestety, jeszcze zahaczył o kabel chyba z telewizji. No ale już piłka w powietrzu, już jest wrzucona. Uwaga, głową mu oddaje strzał jeden z piłkarzy Krakowi. Jeszcze przez głowę Mateusza Bartolewskiego i jest wskazanie sędziego, żeby jednak zaczekać, bo Bartol chyba został trafiony w głowę. Czekamy, co tutaj się wydarzyło, bo raczej tak jakoś specjalnie to chyba tutaj nie było takiego ataku na głowę Mateusza Bartolewskiego, aby można było mówić tutaj o tym, że to było jakieś celowe zagranie faul. Na razie jednak Bartolewski dalej na kolanach, jeszcze cierpi, jeszcze też czekamy, co sędzia Kwiatkowski wskaże, bo pewnie rzut wolny, a nie z ręki Krzysztof Kamiński będzie grał tę piłkę. Już Bartolewski się pozbierał, trzyma się za szczękę, natomiast sędzia Kwiatkowski jednak będzie wyrzutem sędziowskim rozpoczynał granie. Oczywiście Krzysztof Kamiński w tej sytuacji może złapać piłkę w ręce. Szósta minuta meczu, Krakowia ruch 0-0. Rozmawialiśmy też tak tutaj trochę przed tym spotkaniem i doszliśmy do wniosku, że warunki dzisiaj sprzyjające bardziej niebieskim oczywiście do tej naszej gry, a nie do gry jakiejś stricte technicznej, aczkolwiek właśnie też tak przez pryzmat meczu Krakowi z Rakowem wychodziło, że Krakowia potrafi grać w piłkę, chociaż ten sezon też jakoś tak wybitnie to na obecną chwilę im nie wychodzi. Kakabadze po linii, aut dla niebieskich, jednak nie zdołał utrzymać piłki w boisku od autu. Mateusz Bartolewski za chwileczkę będzie wybijał piłkę, tylko czeka, aż ją dostarczy mu Maciej Sadlok. Gramy dzisiaj pomarańczową piłką też, chociaż murawa jest w miarę zielona. Są miejsca, gdzie zalega trochę śniegu. Na pewno ta murawa dzisiaj nie jest najlepsza. Jest trochę bagna, no i tutaj to powoduje, że trzeba grać bardziej prostymi środkami niż technicznie. Uwaga, bo teraz właśnie takim prostym środkiem próbowali krakowianie. Piłka do Makucha, ale nie potrafił zabrać się z tą piłką Makuch. I od bramki rozpocznie Krzysztof Kamiński. Ósma minuta spotkania już trwa. Tymczasem zachęcam Was do subskrybowania kanału Życie na Niebiesko. Zostawcie łapkę w górę pod tą audycją. Zachęcam Was do śledzenia naszych audycji, a w przyszły tydzień również zapowiada się ekscytująco. Przede wszystkim ze względu na liczbę transmisji, będzie ich dużo. Już w poniedziałek Okiem Kibica, gdzie znowu usłyszycie głos Macieja Zielińskiego i Krzysztofa Nosa. Podsumowujący, dużo tych meczów się nie odbyło, ale trochę porozmawiamy o tym za chwileczkę. Piłka do Makucha, jeszcze jest piłka na 16 metry, uderzenie numer 6 na plecach. Atanasow uderza, ale na szczęście prosto w Krzysztofa Kamińskiego. Łapie piłkę Krzysztof Kamiński.
wracam do tej ramówki naszej przyszłotygodniowej. We wtorek oczywiście niebieska prasówka o godzinie 20. We czwartek Rostomajtegodki w końcu nam się uda zrobić, na które Was gorąco zapraszamy. Rostomajtegodki z otwartą linią od 19.20. W piątek dwie audycje na żywo się zanoszą. 8 grudnia my gramy o godzinie 18 z Zagłębiem Lubin na Stadionie Śląskim, a po meczu zachęcamy Was do audycji z Szuflady, z klubu muzycznego Szuflada w Chorzowie z ulicy Wolności, gdzie koncert dla Janinki i tam też my będziemy i będziemy dla Was na żywo. Także oczywiście zachęcamy wszystkich do tego, aby, no jeśli ktoś może, to niech już tam jest od 18.30, bo tam też będzie audycja naszego radia z meczu puszczona, także będziecie mieli okazję słuchać naszej audycji, no a później już koncerty. Między innymi Sektorowa Sekta. Zatem zachęcamy Was do tego, aby przyjść do klubu muzycznego Szuflada w Chorzowie. 8 grudnia tam też będziemy. Wracamy do meczu. Mateusz Bartolewski, piłka po takim ping-pongu spada pod jego nogami. Ależ teraz błąd Bartolewskiego. Makuch przejął piłkę. Makuch, prawa strona boiska, Makuch. Obok niego Bartolewski, Makuch już jest w polu karnym. Makuch, prawa strona, Makuch. Zagranie, ależ ta piłka przeszła teraz przez nogi Kalmana. Gdyby Kalman to dotknął, to byłoby 1-0 dla Krakowi. Ale teraz ruch. Kozak, prawa strona, szybko. Kozak. Zagranie do lewej strony, Moneta, dokładna piłka od Monety do Starzyńskiego. Starzyński już na wolne pole dostał tę piłkę, z lewej strony już jest też na wysokości pole karnego. Wycofanie do Podstawskiego, Podstawski w pole karne. Wybijają głową obrońcy, jeszcze Podstawski zdążył wejść w tą piłkę przed nogi Makucha. I niebiescy przy piłce, Sadlock. Na połowie rywali. Starzyński przepuścił dobrze na jeden kontakt. Szczepan faulowany, Filip Starzyński. Rzut wolny dla niebieskich. Myślę, że do bramki no będzie przeszło 20 metrów. Myślę, że około 25, może 6 metrów, ale na wprost. A więc jeśli ktoś ma power w nodze, to może uderzać z tego miejsca. To myślę, że taki Roberto Carlos z dobrych czasów to by z tego po prostu huknął w okienko. No, zobaczymy, czy w ruchu Chorzów ktokolwiek zdecyduje się na takie uderzenie. Na razie widzę Sadlock, Szczepan i Starzyński są przy tej linii, z której będą za chwileczkę mieli rzut wolny piłkarze ruchu Chorzów. Zatem czekamy, co za chwileczkę za rozwiązanie zaprezentują nam tutaj niebiescy. Przyjmuje piłkę Starzyński, on będzie chyba to rozgrywał. Jest też Miłosz Kozak, który podszedł teraz do tej piłki. Zobaczymy, ustawia sobie piłkę Miłosz. Czekamy jeszcze na gwizdek, chociaż Kozak próbuje tak tą piłkę sobie odbić od tej kępki trawy, ale tam więcej bagna niż trawy. Kozak, Starzyński i Sadlock. Jeszcze Kozak przygotowuje sobie tę piłkę do oddania strzału. Chyba jest ok, chyba Starzyński jednak, chociaż Kozak też jest w rozpędzie. Gwizdek sędziego Kwiatkowskiego już dobre 15 sekund temu. Kozak, uderzenie i musiał wyciągnąć się jak struna Sebastian Madejski, ale brawa za to uderzenie Miłosza Kozaka. Jest rzut rożny dla ruchu Chorzów, chociaż bramkarz po tej interwencji upadł na tą twardą murawę i teraz jest sprawdzane, czy jest wszystko w porządku z golkiperem Krakowi. No to też jak gdyby kwestia tych warunków pogodowych, bo mówiło się o tym, że gdyby jednak w tych warunkach pogodowych nie doszło do gry, trzeba by było te mecze przełożyć, byłoby być może lepiej, aczkolwiek terminy do gry zostają raczej przyszłoroczne, chociaż zobaczymy, jak Komisja Ligi też zadecyduje co do takich spotkań, jak chociażby te 72 minuty do dogrania Piasta z Puszczą. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, piłka spada, Sadlock uderza z lewej nogi, ale tak bardziej z niczego po prostu, aby uderzyć, oddał strzał Maciej Sadlock, niestety niecelny za bramką. Piłka. No i będzie musiał w tym śniegu Sebastian Madejski po tą piłkę się przespacerować. Już ją wykaraskał z tego śniegu i próbuje ją sobie ułożyć na piąty mecz. Chociaż no, od tej murawy ta piłka się nie odbija, a do tego wszystkiego jest jeszcze mocno śliska po takiej wycieczce do śniegu. Chociaż już jest ustawiona na piąty mecz.
pokazuje Madejski, gdzie będzie grał tę piłkę. Cały zespół tak bliżej prawej strony ustawiony. I jest zagranie, już piłka, chociaż na środek ona trafiła. Przyjął, opanował Rakoczy, biegnie z piłką Rakoczy. Zagranie, nie było pozycji spalonej. Jest w naszym polu karnym piłka i wychodzimy, chociaż jeszcze jest przy niej zespół Krakowi. Knap do lewej strony, jest dośrodkowanie w nasze pole karne. Wybija piłkę Maciej Sadlok do Michalskiego, ten do Kozaka. Kozak próbuje ją podbić, ale nie daje rady nad Knapem. I znowu Knap opanował piłkę. Zagranie do obrony, tutaj Hoskonen. Jest już piłka do lewej strony. Jest zagranie na wolne pole. Jest przy piłce Kalman, ale odzyskują niebiescy. Dobrze, bez faulu. Sadlok do Michalskiego. Ten do Kozaka. Kozak próbował jakoś technicznie i mu to nie wyszło, ale znowu odzyskaliśmy piłkę. Swędrowski, Starzyński do Szczepana. Szczepan na wolne pole, no ale Starzyński musiałby być młodszy, przynajmniej o 15 lat i mieć lepsze płuca niż miał do tej pory, no bo nie było szans na to, aby tę piłkę wygrać i aby wygrać walkę o pozycję z Artu Hoskonenem. Auty dla niebieskich. 14, już 15 minuta meczu. Będzie od autu wybijał Przemysław Szur, a tymczasem znowu kibice Krakowi gdzieś tutaj próbują sobie dopiec na Wisłę Kraków. Szur od autu. Piłka już w grze, Szczepan opanował, Szczepan już na wysokości pola karnego, ładnie mija obrońcę Szczepan, zagranie na 5 metr, Starzyński nie dał rady, jeszcze Szczepan odzyskał, ale tylko na sekundę i tracimy piłkę. I znowu odzyskał Szur, jest Swędrowski, próbował przerzucić nad obrońcą, nie udało się, ale jeszcze raz z niebiescy, Szur, Kozak, zagranie w pole karne, Starzyński głową, znowu musiał bronić Madejski. Ależ znowu było dobrze, ale Madejski znowu ładną paradą broni i teraz naraz Sadlok nie dał rady, niestety aut dla Krakowi, dobrze, że jednak ta piłka gdzieś tam po nodze Macieja Sadloka wybita. Że gospodarze, Atanasow przerzuca piłkę na drugą stronę, opanuje, zdąży przed linią ją opanować Larsen wycofanie, jest Gita. Już jest przy piłce znowu Atanasow. Znowu jest zaśrodkowanie i teraz bardzo dobrze znalazł się Kalman, ale przerzuca piłkę nad poprzeczką z 4 metra. Dobre zagranie w pole karne Larsena, no i głową uderzał grający z numerem 9 Benjamin Kalman, ale na nasze szczęście wysoko nad poprzeczką bramki Krzysztofa Kamińskiego. Dobry moment, jeśli chodzi o to spotkanie, bo tak po razie i ruch Chorzów i Krakowia zaatakowali, ale na razie 0-0. Na 5 meczu Krzysztof Kamiński ustawia piłkę, będzie za chwileczkę grał już na połowę Krakowi Kraków. Tam śnieżkami rzucają w Krzysztofa Kamińskiego, widziałem kibice Krakowi, ale nic sobie z tego nie robi bramkarz ruchu Chorzów. Teraz aut dla Krakowi po tym nieudanym wybiciu Krzysztofa Kamińskiego. Kakabadze, prawa strona boiska już jest na naszej połowie, blisko swojej ławki rezerwowych. Coś tam jeszcze mu ma do przekazania trener Zieliński, ale piłka w górze i wybija ją Łukasz Moneta. Na środek boiska opanował Swędrowski, Szczepan. Na jeden kontakt ze Starzyńskim, niedokładnie, ale jest jeszcze Podstawski, mięciutko, ładnie przerzuca do Monety, chociaż ta piłka gdzieś tam mu ugrzęzła w tej murawie, ale jeszcze wywalczył aut. Moneta, Swędrowski, lewa strona boiska, Swędrowski, o nogę Knapa, jeszcze raz aut, Moneta, za szybko ta piłka do Swędrowskiego, nie dał rady Tomek Swędrowski opanować tej piłki i od bramki rozpocznie Sebastian Madejski, 18 minuta meczu, 0-0. Trzeba powiedzieć, że na razie ruch Chorzów konkretniejszy w tych swoich atakach, kilka razy już zagroził bramce Krakowi Kraków, a tymczasem patrzę szybciutko na ankietę.
W ankiecie już przeszło 100 głosów. Jak zakończy się mecz Krakowia Ruch? Zwycięstwo Ruchu 79%, remis 9%, porażka Ruchu 12%. Tak na razie żeście postawili. A oczywiście jeszcze macie czas, myślę, do końca przerwy po pierwszej części spotkania, ale o tym za chwileczkę, bo teraz jest zagraj w pole karne. 1-0 dla Krakowi. Ależ błąd obrony, prawa strona, podszedł z piłką Kalman, zagrywa na środek, a tam Michał Rakoczy wpycha piłkę do siatki. Krakowia Kraków w 18 minucie obejmuje prowadzenie 1-0. No i cóż powiedzieć o tym spotkaniu. Ruch Chorzów gra w piłkę, tworzy sobie okazję, ale traci bramkę po prostym błędzie. Prawa strona obrony dopuszcza do przejścia piłki na wolne pole. Poszedł Kalman, zagrywa na środek, a tam z najbliższej odległości w zasadzie wali do bramki Michał Rakoczy. 1-0 Krakowia prowadzi w tym spotkaniu. Jeden do zera prowadzi zespół Krakowi Kraków. No i teraz Ruch Chorzów w niekomfortowej sytuacji. Niestety po raz kolejny będzie musiał Ruch Chorzów odrabiać wynik. Do tej pory jak tylko mieliśmy gonić, to nie odrabialiśmy. Raz udało nam się tylko zremisować z Radomiakiem Radom. Podstawski. Lewa strona, Bartolewski, jest dośrodkowanie Bartola, no ale teraz obrońcy dobrze, sprytnie wybita piłka pod nogi Makucha, ale Swędrowski odzyskał do Szura, ten jednak musi wycofać aż do Kamińskiego tę piłkę. 20 minuta spotkania, Kamiński gra na połowę Krakowi, wyskakuje do głowy wyżej Hoskonen i wywalczył piłkę. Chociaż zagrali krakowianie niedokładnie i teraz już Krzysztof Kamiński. Kamiński szuka Szczepana, znowu Hoskonen wyżej od Szczepana. Makuch, oj, teraz było ryzykownie, ale wrócił Kacper Michalski. Kamiński, piłka na 16 mecze, Kamiński nieatakowany, miał czas, żeby zagrać dobrze i zagrał źle do Szczepana, ale Swędrowski jeszcze powalczył z knapem. Na razie taka chwila przepychanek na tym boisku, nic wielkiego się nie dzieje. To też tak się pamięcią do tego, kiedy ostatni raz wygrywaliśmy z Krakowią Kraków. Na bilans naszych 5 ostatnich spotkań można tylko jeden remis odnotować i 4 porażki Ruchu Chorzów. Strzeliliśmy 3 bramki, straciliśmy 8. Zaś ten ostatni mecz tutaj to porażka nasza z Krakowią. 0-2 19 maja 2017 roku tutaj przegraliśmy. A ostatnią wygraną odnotowaliśmy 10 kwietnia 2015 roku. To było w Chorzowie 3-0 zwycięstwo niebieskich. Zaś w Krakowie, żeby znaleźć ostatnie zwycięstwo, musieliśmy się przesunąć o dekadę i trochę, bo 3 maja 2012 roku wygraliśmy tutaj 2-0 po bramkach Piecha i Zieńczuka. Wówczas w tym meczu grał również Filip Starzyński, który gra w dniu dzisiejszym również. To jest w ogóle też taka ostatnia kolejka tej rundy. Natomiast nie kończymy grania w tym roku, bo jeszcze czekają nas awansem 2 mecze z rundy wiosennej. 8 grudnia gramy u siebie z Zagłębiem Lubin, a tydzień później jedziemy do Łodzi na ŁKS kończyć ten rok. A teraz znowu piłka w naszym polu karnym wycofana i znowu tutaj zamieszanie, znowu Makuch, ale w to wszystko wchodzi Swędrowski. Wybijamy na krótko. Jeszcze jest z lewej strony Jugas, już jest piłka w naszym polu karnym, uwaga, do końca Michalski nie pozwoli i zablokował próbę dośrodkowania Makucha. Nie Makucha, przepraszam, to był Rakoczy, numer 10 na koszulce. Michał Rakoczy próbował teraz dośrodkowywać z lewej strony boiska. Jest piłka w narożniku, za chwileczkę będzie dośrodkowanie w nasze pole karne. Cały zespół Ruchu Chorzów na 16, poza Miłoszem Kozakiem, który podchodzi do narożnika atakować jednego z piłkarzy, który być może za chwileczkę otrzyma piłkę, ale zobaczymy, jak to rozegrają krakowianie. Pokazuje dwie ręce w górze grający z numerem 10 Michał Rakoczy.
każe już sędzia Kwiatkowski grać, żeby tutaj już nie przedłużać, nie szukać za dużo. Kozak. Kozak walczy o piłkę, odzyskał do Michalskiego. Obok niego był do końca Rakoczy i Michalski zmuszony wybić piłkę na aut, a więc aut będzie. I teraz jeszcze czekamy, bo jest komunikacja z wozem VAR. O co tutaj chodzi? Czy tutaj jest w dyskusji jakaś kartka, jakiś rzut karny? Zobaczymy na razie dyskusję z sędzią. Chociaż sędzia Kwiatkowski już gwizdek ma w ustach i zagwizdała, więc nie ma nic wielkiego. Gramy od auta, w zasadzie od autu gra Krakowia. Już piłka w powietrzu, ale dobrze. Podstawski wybija głową do Kozaka. Kozak próbuje obić nogi rywala, niedokładnie. Kolejny aut dla Krakowi z lewej strony boiska. Blisko naszego pola karnego są gospodarze. Piłka już wybita. Jest już w grze, Kalman odgrywa do Rakoczego i Rakoczy znowu wywalczył rzut rożny, kolejny staje fragment gry, ruch Chorzów na razie zamknięty, blisko własnego pola karnego w tym meczu, 24 minuta tego spotkania. Teraz będzie Karol Knap wybijał piłkę z lewej strony boiska, z tego narożnika, tym razem już cały zespół ruchu Chorzów zamknięty w 16, również Miłosz Kozak, który tak zamyka w zasadzie to pole karne na tym jego 16 mecze, ale dalej jest nogami w polu karnym, jest już dośrodkowanie, piłka odchodzi, zagranie i wybijamy, Szczepan rozpędza się z piłką, Daniel Szczepan, odskoczyła mu piłka, ale Szczepan poszedł do końca na walce. Jeszcze raz wywalczył piłkę, ale zdaniem sędziego jednak przekroczył przepisy przy walce z Benjaminem Kalmanem i będzie rzut wolny dla Krakowi Kraków na naszej połowie. Ustawiają już piłkę do rzutu wolnego piłkarza Krakowi Kraków. Jest numer 10, jak dobrze widzę, czyli znowu ten Michał Rakoczy. Obok niego jest również Karol Knap. Na środku obrony, ale już na naszej połowie w tym kole, numer 25 Kakabadze, więc jedynym piłkarzem Krakowi, który jest na połowie Krakowi, jest bramkarz gospodarzy. Jest zagranie w nasze pole karne i dobrze Michalski wybił tę piłkę, bo ta już dochodziła do Kalmana, ale jeszcze gospodarze, znowu Swędrowski blokuje dośrodkowanie, a próbował Atanasow dośrodkować piłkę w nasze pole karne. Każe trener Woś teraz wychodzić swoim piłkarzom z pola karnego, aby ci jak najbardziej skracali ten dystans, aby wychodzili już, nie zamykali się na tej 16. Ciężki okres dla niebieskich, 26 minuta tego meczu, teraz przedłużenie piłki głową, Kalman opanował, Kalman obok niego Sadlok, Kalman w polu karnym blokuje Sadlok do samego końca, będzie rzut rożny, pokazuje Kalman, że Sadlok go atakował, czemu sędzia nie odgwizdał rzutu wolnego, teraz po tej strzelonej bramce widzę, że Krakowia taki styl gry sobie wzięła do serca, aby jak najwięcej dyskutować, aby jak najwięcej czasu ukraść. No wiadomo, że też te warunki są dzisiaj jakie są i na pewno grania w piłkę to za bardzo nie będzie przypominało, aczkolwiek na razie lepiej znowu teraz jest ta gra wykonana Krakowi. Dobre dośrodkowanie, strzał w sam środek bramki broni Krzysztof Kamiński. Kamiński natychmiast do Kozaka. Ta piłka przejdzie. Przeszła do Miłosza Kozaka. Kozak sam na sam. Kozak mija bramkarza. Miłosz Kozak. Jest zagranie. Jeszcze Moneta. Niestety nad poprzeczką pusta bramka była, ależ to zepsuli teraz piłkarze ruchu Chorzów. Niewiarygodna okazja dla niebieskich, ależ była szansa na 1-1. Do końca poszedł Kozak. Chciał minąć bramkarza. Poślizgnął się, więc zagrał piłkę do Monety, ale przy nim już był obrońca Krakowi. Moneta z całej siły uderza nad poprzeczką zamiast pod poprzeczkę. Dalej Krakowia prowadzi 1-0 w tym spotkaniu. 27 minuta meczu. Dobra okazja to była dla ruchu Chorzów, a więc to nie jest tak, że my nie jesteśmy w stanie stworzyć sobie sytuacji. Nawet takim prostym środkiem, jakim jest próba właśnie rozegrania piłki na 1-2 kontakty. Jeszcze raz będzie bramkarz grał z linii 5 metra, bo jest jeszcze jakaś komunikacja z wozem VAR. Czekamy, czy czasami nie było może jakiejś jedenastki, czy Kozak nie był podcięty, czy
Moneta nie trafił w rękę. Pewnie to te dwie takie sytuacje, te dwie takie możliwości z tej jednej sytuacji są teraz sprawdzane przez sędziego Kwiatkowskiego. A w zasadzie nie tyle przez niego, ile przez WUZWAR, a dzisiaj Paweł Raczkowski i Arkadiusz Wójcik są na warze, więc oni to weryfikują. Piłka na piątym metrze jest ustawiona przez golkipera Krakowi, ale czekamy, co sędzia Kwiatkowski zadecyduje. Na razie dużo piłkarzy z nim dyskutuje, ale są to takie dyskusje bez większego sensu, no bo oczywiście wiadomo, że tutaj już teraz decyzja w zasadzie jest w rękach, a w zasadzie oczach sędziów VAR. Przypomnę, Cracovia prowadzi 1-0 w tym spotkaniu po bramce Michała Rakoczego z 18 minuty. Idzie sędzia Kwiatkowski obejrzeć nagranie. Więc nie jest to tak jednostronna decyzja. Teraz szybciutko trener Woś zaprasza swój zespół na szybkie pogadanki. Za ten czas sędzia Kwiatkowski sprawdza, czy czasami Miłosz Kozak nie był po prostu zahaczony, bo to pewnie o to chodzi. Czy tutaj nie doszło do jakiegoś kontaktu bramkarza z nogą Miłosza Kozaka? Jeszcze czekamy. 30 minuta. Czekamy, co zadecyduje sędzia. Szybko Kozak tak sobie podbiega tam zerknąć z napojem. Ale stoi w odpowiedniej odległości, chociaż rzucają w niego śnieżkami kibice Krakowi. Ale Miłosz Kozak zdaje się nic z tego nie robić, chociaż to jest tak odbierane przez resztę zespołu jako lekka prowokacja, więc jest prośba o to, żeby Miłosz Kozak jednak nie prowokował kibiców. Jeszcze Atanasow coś tam ma mu do powiedzenia. No, takie nerwy i jest decyzja sędziego Kwiatkowskiego. Rzut karny dla Ruchu Chorzów. A więc jest 11. Był faulowany Miłosz Kozak. I teraz to już w ogóle będą nerwy. Jest czerwona kartka dla piłkarza Krakowi grającego z numerem 25. Kakabadze z czerwoną kartką. Teraz cały zespół Krakowi jest obok sędziego Kwiatkowskiego. No, nie zgadzają się z tą decyzją sędziego Kwiatkowskiego. Natomiast Szczepan już w objęciach Monety. Daniel Szczepan strzel tego karnego. To będzie wszystko w porządku. Jest czerwona kartka. To już jest po decyzji VAR, więc decyzja jest nieodwołalna. Więc tutaj Krakowia nie ma co dyskutować. Po prostu Kakabadze powinien uciekać do szatni, a Ruch Chorzów powinien czym prędzej strzelać 11, aby tutaj w tym meczu jeszcze mieć szansę do niego wrócić. Na razie przypomnę, od minuty 18 po bramce Rakoczego to Krakowia prowadziła w tym spotkaniu. No a teraz sędzia Kwiatkowski wytłumaczył piłkarzom swoją decyzję, chociaż myślę, że nie miał w ogóle do tego podstaw, nie musiał się z tego tłumaczyć, no ale powiedział piłkarzom Krakowi, o co chodzi. Kakabadze schodzi zrezygnowany do szatni. Krakowia w dziesiątkę od 30 minuty, a rzut karny na bramkę będzie mógł zamienić za chwileczkę Daniel Szczepan. Już tę piłkę ma przygotowaną na 11 metrze Daniel Szczepan. 30 już druga minuta tego meczu. Jest to pewne, że Daniel Szczepan będzie strzelał tą 11 do bramki. Ma wracać Sebastian Madejski. Pokazuje sędzia Kwiatkowski, że nie będzie tolerował żadnego odejścia od tej linii, która wskazuje linię bramkową. No i już Daniel Szczepan czy Madejski. Są gwizdy, no one będą, natomiast Daniel Szczepan potrafi strzelać 11. Daniel Szczepan 1-1 w 32 minucie. Bramka dla Ruchu Chorzów. I wracamy do gry. Daniel Szczepan idzie się cieszyć z kibicami. Brawo, jest gol. Jest 1-1. Krakowia w dziesiątkę. I Ruch Chorzów może teraz tutaj walczyć o pełną pulę. Dawać niebiescy do boju. Wracają piłkarze Ruchu Chorzów już na swoją połowę, ale się pocieszyli. Jeszcze czekają oczywiście piłkarze Krakowi. Nie mogą rozpocząć tego spotkania, dopóki zespół Ruchu Chorzów nie znajdzie się w całości na swojej połowie.
Zatem czekamy. No ale jest bramka w 33 minucie. Do wyrównania doprowadza Daniel Szczepan po rzucie karnym. Moneta wraca i gramy. I szybko poszedł Kozak do przodu, ale Krakowia w grze, uwaga, opanował Rakoczy. Musieliśmy uważać, jest rzut wolny, faulował Sadlock Rakoczego. Puszczają nerwy piłkarzom. No, robi się nerwowo, ależ tam dochodzi nawet do rękoczynów. Tutaj za chwileczkę to się może skończyć kolejnymi wykluczeniami w tej grze, aby za chwileczkę nie doszło do wyrównania sił, bo takie granie jest bardzo nie... No, tak się nie powinno robić, jeśli tutaj sędzia mówi, że spokój to spokój. Po żółtej kartce Rakoczy i Sadlock. Sadlock w tym momencie, 8. żółta kartka, nie zagra zatem za tydzień w meczu z Zagłębiem. Jeszcze jest nerwowo, jeszcze Sadlock rozmawia z Rakoczym, jeszcze się przepychają, chociaż Moneta tutaj już uspokaja sytuację. I rzut wolny na wprost naszej bramki, około 20 metrów do bramki Krzysztofa Kamińskiego. No mimo tego, że Krakowia gra w dziesiątkę, takich sytuacji nie powinniśmy im prowokować, bo to może powodować jednak zagrożenie i jeśli dojdzie do strzału na bramkę, może się ta piłka jakimś cudem do tej bramki dostać. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie dopuszczać właśnie do takich sytuacji. No tutaj puściły nerwy i znowu musiał to sędzia Kwiatkowski szybko opanowywać, ale te nerwy muszą za chwileczkę gdzieś ochłonąć. Nie możemy dać się ponieść emocjom, bo może tutaj być bardzo nerwowo. Może się to skończyć jakimiś kolejnymi wykluczeniami w tym meczu. Wierzymy, że tak nie będzie. Na razie rzut wolny. Piłkę ustawił sobie Atanasow. Atanasow będzie strzelał chyba. Jest piłka na wprost naszej bramki, a jednak knap, jeszcze piłka odbiła się od muru. Wychodzi na rzut rożny. Na nasze szczęście nie ma zagrożenia na razie z tego fragmentu gry, ale już za chwileczkę Rakoczy będzie dośrodkowywał piłkę z lewej strony boiska, z lewego narożnika. Już tam biegnie do tego narożnika. Piłkę już dzierży w rękach pomocnik Krakowi. 35. minuta tego spotkania. Kibice Ruchu Chorzów cały czas dopingują. Do boju niebiescy śpiewają teraz. No, czekamy. Rzut rożny. Jeszcze sobie tam depta w tym narożniku Rakoczy. Jest już gwizdek sędziego. Teraz sędzia Kwiatkowski bardzo uważnie będzie zwracał uwagę na jakieś kontakty między piłkarzami, ale Szczepan wybija piłkę bardziej na uwolnienie pod nogi bramkarza. Poszedł już tam Kozak do końca. Jeszcze Moneta, ale nie udaje się. Teraz Fendrowski opanował. Niedobrze zagrał do Szczepana. No i Krakowia. Jugas do tyłu. Jest już zagranie pod nasze pole karne. Bartolewski podbija piłkę. Knap fauluje. No zdecydowanie łokciem uderza Knap. Fauluje Mateusza Bartolewskiego. To znowu powoduje niepotrzebne nerwy. Swędrowski chciał szybko, ale sędzia każe wrócić trochę za daleko. Rozpędził się Swędrowski z tą piłką do jej rozegrania. Wycofana piłka, już trochę bliżej naszego pola karnego. Sadlock jeszcze z Atanasowem. Dzisiaj Atanasow ma dużo do powiedzenia naszym piłkarzom, ale my się nie dajemy. Szur ze spokojem. Sadlock. Kozak, lewa strona boiska. Kozak już jest na połowie Krakowi. Wycofanie. Bartolewski na środek obrony do Szura. Mamy przewagę jednego piłkarza, musimy coś z tego stworzyć, musimy w końcu wygrywać i bardzo ważne jest, aby dzisiaj wygrać, a tymczasem Miłosz Kozak cały czas jest atakowany śnieżkami z lewej strony boiska. Moneta, Kozak przy piłce, Kozak na wolne pole do Łukasza Monety, Moneta jest już przy piłce, Moneta zagranie w pole karne, piłkę jednak wybijają obrońcy. Jugas po linii, Kalman odzyskuje Maciej Sadlock, musi Sadlock uważać, ma żółtą kartkę. Kalman każe sędziemu pokazać mu drugą, ale chwilę później jednak podnosi rękę do góry w geście przeprosin do sędziego, żeby jednak sędzia tutaj tego nie odebrał zbyt osobiście, być może zbyt personalnie, no bo takie wymuszanie pewnych decyzji na arbitrze też może powodować niestety żółtą kartkę dla tego, który chce żółtą kartkę dla rywala.
Już grają piłkarze Krakowi. Odzyskujemy. Bartolewski przy linii bocznej boiska. Nie opanował. Wybija piłkę. Aut dla Krakowi. Na wysokości naszego pola karnego. Tymczasem znowu Krakowia skupia się bardziej na tym, aby nam dopiec, jeśli chodzi o doping, niż pokibicować swoim piłkarzom, chociaż ci są w ataku. Będzie aut dla Krakowi. Już piłka w powietrzu i wybija, trafia w rękę Podstawski, trafia w rękę jednego z piłkarzy Krakowi. Pokazuje, że przecież powinna być ręka, natomiast wybija finalnie Podstawski na rzut rożny i będzie rzut rożny dla Krakowi. Kraków już piłka ustawiona w narożniku przez grającego z numerem 6, Janiego Atanasowa. To on za chwileczkę będzie wybijał. Piłka będzie odchodziła od naszej bramki. Już jest w powietrzu piłka, ale zamyka to wszystko Kacper Michalski. Jeszcze jeden rzut rożny. Znowu Atanasow. On jest dzisiaj nad wyraz pobudzony tym spotkaniem. Jeszcze jedno dośrodkowanie. Wybijamy piłkę pod nogi Kozaka, chociaż próbował jeszcze uderzać z dystansu Rakoczy. On tutaj asekuracyjnie próbował to gdzieś zamykać, natomiast nie udał mu się ten strzał. I od bramki rozpocznie Krzysztof Kamiński. Na krótko jednak nie pogramy. Pokazuje Krzysztof Kamiński, idźcie do przodu, będę grał bliżej lewej strony boiska. Tam ustawia się cały zespół Ruchu Chorzów. 1-1. Przypomnę, w 18 minucie Michał Rakoczy, w 33 Daniel Szczepan i czerwona kartka Otara Kakabadze powoduje, że Ruch Chorzów remisuje, ale jest w komfortowej sytuacji, bo jest przewagą zawodnika, ale teraz robimy błąd. Piłka do Rakoczego. Rakoczy, słupek nas ratuje. To my podaliśmy mu piłkę. Co się dzieje? Obrońcy Ruchu Chorzów sami sprowokowali teraz sobie tą sytuację, podał piłkę chyba Szur, jak dobrze widziałem, to on podawał piłkę do Rakoczego. Finalnie na nasze szczęście jednak Rakoczy obija słupek i od bramki będzie mógł rozpocząć Krzysztof Kamiński. 40 minuta meczu. Już gramy, Sadlok. Piłka na naszej połowie. Sadlok, Bartolewski obok niego, ale Sadlok wybiera bezpieczniejszą opcję. Do Szura, na środek obrony. Szur do prawej strony. Jest tutaj Swędrowski w obronie teraz. Swędrowski szukał Podstawskiego. Krakowia wychodzi do ataku. Mimo tego, że gra w osłabieniu, to Krakowia do ataku, a Sadlok teraz walczy o to, żeby dobrze podać piłkę i nie uczynił tego dokładnie. I Krakowia rozpędza się. Rakoczy do Kalmana. Kalman na wolne pole. Knap, ale Szur wybija piłkę jeszcze o nogi Knapa, więc musi do tej piłki dojść jeden z piłkarzy Krakowi. Właśnie to uczynił. Jest znowu przy piłce Knap, obok niego Miłosz Kozak, ale Knap go mija. Blokuje to Kacper Michalski na nasze szczęście. Jeszcze Swędrowski, ale takiego balona puścił do góry Swędrowski. No teraz nieporadność piłkarzy Ruchu Chorzów, ale wybijamy piłkę na nasze szczęście. Szczepan. Swędrowski na środek, jest Podstawski do Monety. Moneta zabierze się z tą piłką, Łukasz Moneta, atakują niebiescy, jest Michalski wolny, Moneta, zagranie głową, musiał ratować sytuację, prawie wbił do własnej bramki obrońca Krakowi Kraków, ale dobrze widział Łukasz Moneta, że dwóch piłkarzy Ruchu Chorzów wchodzi w to pole karne, próbował dostarczyć im piłkę, wywalczył w ten sposób rzut rożny i bardzo dobra kolejna sytuacja Ruchu Chorzów za nami, a kolejna przed nami, bo rzut rożny. Filip Starzyński z lewej strony boiska będzie piłkę wbijał w pole karne. Filip Starzyński, też w niego rzucają śnieżkami i to dzieciaki widzę tutaj z tego sektora, który jest obok tego narożnika. Filip Starzyński, prawa noga, jest piłka dochodząca. Starzyński! Jezus Maria, chyba była bramka, chociaż nie, piłka od poprzeczki się odbija. Jeszcze próbuje Szur dobijać i czekamy. Jeszcze jest teraz znowu zatrzymana gra. Sędzia Kwiatkowski czeka, czy była bramka. Nie było bramki, jednak ta piłka odbiła się przed linią. Jeszcze jeden rzut rożny. Starzyński próbował bezpośrednio wkręcić tę piłkę do siatki, ale to się nie udało. Raz jeszcze Starzyński na krótki słupek. Piłka podbita. Nie ma nikogo na 8 metrze. Wybijają krakowianie, ale jeszcze próbował Sadlok. Niedokładnie. Łapie piłkę w ręce Madejski.
Szybko rozgrywa Madejski do Atanasowa. Ten próbował bardziej na uwolnienie piłkę pod nogi Krzysztofa Kamińskiego. 43. minuta właśnie się rozpoczęła. Ruch Chorzów remisuje 1-1. Prowadziła Krakowia po bramce Rakoczego, ale Daniel Szczepan doprowadził do wyrównania z rzutu karnego, pewnie strzelonego. Zmylił bramkarza. Bramkarz poszedł w jego lewo, a on strzelił w swoje lewo, a więc w prawą stronę bramkarza. No i doprowadził do wyrównania Daniel Szczepan. Na razie Niebiescy z przewagą jednego zawodnika są w stanie dzisiaj tutaj stworzyć sobie zdecydowaną większą część sytuacji. Kozak, dośrodkowanie. Michalski nie opanował piłki, ale jeszcze musi się ścigać, bo jeszcze Rakoczy go atakuje. Jest przy piłce Ruch Chorzów. Szur na środek obrony. Maciej Sadlok. Piłka do lewej strony, znowu opanuje Miłosz Kozak, niestety nie opanował. Wydawałoby się, że spokojne zagranie do Kozaka, ale jednak ta piłka mu odskoczyła przed samą nogą i od bramki rozpocznie Sebastian Madejski. Nie, od autu Krakowia będzie rozpoczynała blisko własnego pola karnego. Kapitan zespołu Jakub Jugas, on tę piłkę wytarł już o swoją koszulkę i o spodenki. Będzie ją za chwileczkę wybijał do gry. Jugas, piłka w powietrzu, ale Niebiescy odzyskują. Podstawski, Szur na połowie rywali, cały zespół Niebieskich poza bramkarzem. Jest Michalski do prawej strony, Starzyński. Starzyński opanował piłkę, Starzyński poczekał, jeszcze obił ją o nogę Gity i będzie aut na wysokości pola karnego z prawej strony boiska dla Niebieskich. Jest piłka w rękach Kacpra Michalskiego. Michalski pokazuje, że nie bardzo ma jak zagrać tę piłkę z tamtego auta, a tymczasem Krakowia odpala sobie race biało-czerwono-białe i bawią się w racowisko kibice gospodarzy. Piłka od autu, Starzyński wraca do Michalskiego, Michalski wycofanie, Podstawski będzie zagrywał w pole karne, tak dokładnie Podstawski będzie zamykał całą stronę lewą, Szczepan, brawo Szczepan, no nie trafił w głowę, dobrze, Moneta, znowu Szczepan, obija nogę obrońcy, rzut rożny. Pokazuje, że za wysoko uniósł nogę, ale no nic tam nie było. Knap najpierw złapał się za twarz, że niby dostał w twarz, a chwilę później pokazał sędziemu, że czemu ten tego nie odgwizdał, jakby nigdy nic się nie stało. No to jest ewidentnie pod publiczkę. Tymczasem 45. minuta spotkania, rzut rożny. Znowu Starzyński z tej lewej części boiska będzie dośrodkowywał piłkę. Patrzymy, ile dłużej pogramy. Sędzia pokazuje, chyba 3 minuty ma na tej tablicy i za chwileczkę ten czas doliczony się rozpocznie. Starzyński, jest dośrodkowanie, znowu głębokie i znowu bramkarz musiał się ratować. Jeszcze jeden rzut rożny dla Niebieskich. O 3 minuty dłużej pogramy w tej pierwszej części spotkania, pokazuje sędzia techniczny, pan Mateusz Jenda. Kolejny rzut rożny, znowu z lewej strony, znowu Starzyński będzie dośrodkowywał tę piłkę za chwileczkę w pole karne Krakowi. Jest dzisiaj w gazie Filip Starzyński, aczkolwiek 3 dośrodkowania, 3 bardzo głębokie. Zobaczymy, jak teraz rozegra ten stały fragment gry Figo. Jest zagranie znowu głęboko. Na drugi słupek wybija bramkarz, ale jeszcze jest Swędrowski. Swędrowski o klatkę piersiową. Będzie rzut rożny, chociaż pokazują, że rzut karny powinien być podyktowany Niebieskim. Znowu jest atak piłkarzy jednych i drugich na sędziego, chociaż sędzia Kwiatkowski pokazuje, gramy z rzutu rożnego, Sadlok już się uspokoił. Tymczasem jeśli byłaby ręka, no to myślę, że wóz VAR zareagowałby natychmiast. Miłosz Kozak z prawej strony, teraz to Miłosz Kozak będzie dośrodkowywał, znowu piłka będzie dochodziła. Jest gwizdek sędziego, a więc już jest informacja o tym, że będziemy grać z tego rzutu rożnego. Już 47. minuta, a więc druga z tych 3 doliczonych już trwa. Kozak, dośrodkowanie piłki. Jest Podstawski głową, jeszcze piłka w powietrzu. Kozak, gol, Bartolewski, 2-1. Mateusz Bartolewski w 47. minucie pakuje piłkę do siatki. Ruch Chorzów prowadzi z Krakowią 2-1. Niewiarygodne, co się tutaj dzieje, piłka była 3 razy grana z rzutu rożnego, 3 razy bramkarz ratował, ale już za 4. razem nie dał rady i dobitka Mateusza Bartolewskiego trafia do siatki, Ruch Chorzów prowadzi 2-1.
kibice niebieskich śpiewają, hej niebiescy ole. Tymczasem kibice Krakowi dalej puszczają tutaj sobie jakieś dymy, natomiast chyba już wiedzą, że ich zespół przegrywa w tej pierwszej części spotkania już 1-2. Wraca zespół Ruchu Chorzów na własną połowę i od środka rozpocznie Michał Rakoczy. Właśnie to uczynił. Za chwileczkę te dymy zasłonią całe pole karne. Myślę, że tutaj czeka nas jeszcze te 30 sekund gry w dymach, albo sędzia Kwiatkowski zatrzyma na chwilę ten czas. Nie, myślę, że te 30-40 sekund, które zostało do końca, to już pozwoli dograć, niezależnie od tego, że mamy tutaj jakiś dym, który może nam lekko przeszkadzać w tym oglądzie tego meczu, ale już on się tutaj przerzedza. Sadlock na wolne pole do Szczepana, ale nie dał rady Szczepan. Jest jeszcze Podstawski na środku boiska. Zagranie do Szura. Szur już do strony prawej. Michalski. Znowu Szur. I mamy ostatni gwizdek sędziego w tej pierwszej części spotkania, a więc jest dobry rezultat dla niebieskich i taki istny rollercoaster nas czekał w tej pierwszej części meczu, bo trzeba powiedzieć, że Ruch Chorzów zagrał dobre 15 minut, potem doszli do głosu piłkarze Krakowi Kraków, którzy w ciągu 3 minut stworzyli sobie kilka groźnych sytuacji, w tym tą z 18 minuty, gdzie popędził z piłką Kalman z prawej strony, zagrywa na środek, a tam Michał Rakoczy wepchnął piłkę do siatki. Krakowia prowadzi 1-0, a potem Ruch Chorzów stworzył sobie kilka sytuacji, w tym ta z 29 minuty, gdzie Miłosz Kozak wybiegł sam na sam z bramkarzem, już go praktycznie minął, był zahaczony przez Kakabadze, zagrywał jeszcze piłkę do Łukasza Monety, ale mimo tego strzału Monety piłka poleciała wysoko nad poprzeczką. Sędzia postanowił jednak wstrzymać rozpoczęcie gry, bo VAR zasugerował, że był faulowany Miłosz Kozak i finalnie w 33 minucie rzut karny na bramkę zamienia Daniel Szczepan, a z czerwoną kartką do szatni udał się Otar Kakabadze. No i od tego momentu znowu Ruch Chorzów miał więcej możliwości, więcej sytuacji, w tym rzuty rożne, które już w doliczonym czasie gry intensywnie wykonywane przez niebieskich. Najpierw z lewej strony Starzyński dwukrotnie zagrywał piłkę w końcu po tym, jak ta przeszła na stronę prawą, znowu została wybita przez bramkarza. Rzut rożny Miłosza Kozaka, lekki ping-pong w polu karnym, no i znalazł się tam najlepiej Mateusz Bartolewski, który wpakował piłkę pod nogami Madejskiego. Ruch Chorzów do przerwy prowadzi w Krakowie 2-1. Zostawiam Was teraz z muzyką i wracamy za niespełna 15 minut na stadion przy ulicy Kałuży w Krakowie. Czasami dobrze odpocząć od piłkarskich emocji. Niebieskie niebo, złociste plaże, zjawiskowe miejsca i relaks. Biuro Podróży Conti, Chorzów, ulica Dąbrowskiego 60, 515-93-006. Zrelaksuj się z nami. Thank you.
Pil. Wracamy na stadion przy ulicy Józefa Kałuży 1 w Krakowie, gdzie kończy się powoli przerwa w meczu 17 kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Krakowią i Ruchem Chorzów. Ruch Chorzów do przerwy prowadzi w tym spotkaniu 2-1. No i cóż, i poza tym, że Ruch Chorzów prowadzi 2-1, można powiedzieć, że ta pierwsza połowa była nawet dobra w naszym wykonaniu, aczkolwiek najlepsze oczywiście momenty, to te momenty po czerwonej kartce dla Kakabadze. Wówczas Ruch Chorzów doszedł do głosu tak na 100%, no i postanowił sobie tutaj strzelić dwie bramki. Prowadzimy właśnie 2-1, w dużej mierze właśnie dzięki tej czerwonej kartce. Natomiast trzeba powiedzieć też, że warunki oczywiście są takie same dla obu drużyn, aczkolwiek wiemy, że piłkarsko prawdopodobnie, gdyby ten mecz odbył się w innych warunkach, no to Krakowia miałaby być może więcej po prostu asów w rękawie. Natomiast tak, to Ruch Chorzów prowadzi. Ruch Chorzów powinien rozdawać karty w tej drugiej części spotkania. No nie ma co ukrywać, że kiedy, jak nie teraz, tutaj takie głosy między nami, kibicami, między różnymi redakcjami tutaj na tej trybunie prasowej w Krakowie były, że no, kiedy, jak nie teraz, te trzy punkty mają być. Ruch Chorzów ma w zasadzie wszystko, co powinien mieć do tego, żeby mecz wygrać. Prowadzi, ma przewagę jednego zawodnika i 45 minut gry na swoich warunkach. Jeśli uda się niebieskim te swoje warunki tutaj wprowadzić, to powinniśmy się cieszyć z trzech punktów. No i gramy. Ruch Chorzów rozpoczął. Pierwsza piłka bardzo szybka do Monety, ale jest Jugas, który wybija piłkę za linię boczną boiska. Aut dla Ruchu Chorzów na połowie Krakowi Kraków. Już od autu będzie grał zespół Ruchu, a konkretnie Łukasz Moneta wybija piłkę do Starzyńskiego. Znowu Moneta, jest dośrodkowanie, Moneta wybija piłkę głową. Jeszcze Podstawski, jeszcze Kozak, a i Kozak coś ty zrobił. Miłosz próbował w taki ekwilibrystyczny sposób zagrać piętą do partnera zespołu. Teraz Swędrowski odzyskał piłkę. Swędrowski jest tutaj nerwowo na trybunach, jest też nerwowo na boisku. Kozak niedokładnie do Michalskiego i gospodarze przy piłce. Atanasow. Wybijają obrońcy Krakowi piłkę na środek boiska głową. Dobrze rozegrali tę piłkę. Jest już z lewej strony Rakoczy. Rakoczy, obok niego Szur. Dobrze, że Szur do samego końca zaczekał. Wybija piłkę za linię boczną boiska. Knap, zagranie w nasze pole karne. Uwaga, Kalman i wybija Podstawski. Nie ma mowy o rzucie karnym, chociaż tutaj będzie rzut rożny. Podstawski ślizgiem w nogi Kalmana, Beniamina Kalmana wjechał, ale wjechał w piłkę. A potem dopiero był rzut rożny, nie trafił jednak w nogi. Tak pokazuje sędzia, że nie ma rzutu karnego, będzie rzut rożny. Z lewej strony boiska będzie piłka dośrodkowywana w naszą szesnastkę już za chwileczkę. A tymczasem korzystając oczywiście z możliwości, zachęcam Was raz jeszcze, zostawcie subskrypcję, subskrybujcie kanał Życia na Niebiesko, posyłajcie dalej tą audycję, bo dzisiaj Ruch Chorzów prowadzi 2-1 w tym meczu i jest na dobrej drodze, żeby to spotkanie wygrać. Bądźcie z nami do samego końca. No i zostawcie łapkę w górę. Teraz wybita piłka na aut. Będzie aut dla Ruchu Chorzów, ale wymuszają sprawdzenie VAR-u, czy nie było zagrania ręką przez naszych piłkarzy w naszej polu karnym. No ależ to by była dziwna sytuacja, gdyby do tej jedenastki doszło, grając zespół, środka zespół Krakowi. Kraków mógłby tutaj złapać z nami kontakt na remis. No i to znowu byłaby dla nas tylko strata cennych punktów i cennego czasu. No ale jest jeszcze VAR. VAR sprawdza tę sytuację, czy tam po dośrodkowaniu rzutu rożnego nie doszło do zagrania piłki ręką przez jednego z naszych piłkarzy. Tymczasem dzisiaj nie ma jakiegoś wielkiego mrozu, nie ma rzutu karnego, pokazuje Fiatkowski, że gramy dalej, a więc dla Ruchu Chorzów. Nie ma dzisiaj wielkiego mrozu w Krakowie, ale jest duża wilgotność powietrza. No i tutaj odczuwamy zmarznięte kończyny, przede wszystkim nogi i ręce, ale dajemy jakoś radę. Ruch Chorzów od autu.
pokazuje sędzia, że przekroczył linię Bartolewski chyba i wykonał aut błędnia, więc od autu Krakowia. Po takim prostym będzie technicznym aut dla gospodarzy. Piłkę już ma Jukas, będzie wybijał od autu już piłkę na naszej połowie. Obrońca Krakowi, Kraków. Jeszcze czekamy, jeszcze piłka nie wznowiona, dopiero teraz Halman, ale jest Szuro, odesłaliśmy piłkę, Starzyński, Szczepan, niedobrze do Swędrowskiego. Jest znowu gospodarze, Jukas, woli do Halmana, dobrze, że wybijamy piłkę, chociaż jeszcze ta po Jukasie znowu trafia po nogi Halmana, obok niego Szur i Halman, no i wybiliśmy piłkę. Rzut roczny jednak dla Krakowie Kraków z prawej strony boiska. Krakowia zaczyna lepiej tę drugą część spotkania, chociaż Luchorzów prowadzi. Luchorzów powinien mecz układać po swojemu, to Krakowia właśnie teraz atakuje. Więc z prawej strony boiska rzut roczny jest dośrodkowanie. Nasze pole karne wychodzi, Kamiński wybija piłkę z Fendrowski, ale bardziej na uwolnienie niż na rozegranie. Rakoczy, jeszcze po linii będzie Knap, dośrodkowanie Knapa, Jukas, zablokował to Szur, ależ jest wściekły teraz Przemysław Szur na partnerów zespołu, że doprowadzamy do takich sytuacji, no nie powinno to mieć miejsca, dlaczego my oddajemy pole Krakowi, panowie weźcie się do roboty, a tymczasem w sektorze zajmowanym przez Luchorzów są flagi rozwieszczone, jest też sześć Bożych Grubiorze, no tak jutro Barburka, więc już dzisiaj sześć Boże jak najbardziej jest z racji, że no, gramy dzisiaj, a nie jutro, no to już dzisiaj takie podziękowanie górnikom, a wiemy, że tutaj w Chorzowie ten przemysł górniczy swego czasu bardzo, bardzo intensywny, bardzo mocno rozwinięty był. Rzut roczny kolejny dla Krakowi, tymczasem z lewej strony boiska piłkę ustawia Atanasow, numer 6. On będzie za chwileczkę grał z lewej strony boiska. Jest dośrodkowanie piłki w naszą szesnastkę. Nie ma zamknięcia, znaczy się było zamknięcie, ale niedobre. W wykonaniu Hoskonena i od bramki rozpocznie Krzysztof Kamiński z 5 metra. Nie ma dzisiaj tutaj chłopaków do podawania piłek, dlatego gramy oczywiście ze sobą, ale w dwóch miejscach za liniami bocznymi. Tutaj za bramką nie ma, więc bramkarze muszą tutaj sobie wędrować po tą piłkę do tego śniegu. Tak jak przed chwileczką uczynił to Krzysztof Kamiński. Piłkę już ma, więc ustawia ją na 5 mecz, czyli za chwileczkę będzie ją wybił. 51 minuta tego spotkania. Luchorzów prowadzi, przypomnę, wynik do przerwy ustalony na ten moment 2-1. Gramy z przewagą jednego zawodnika w tym spotkaniu. Powinniśmy jeszcze tutaj dobić, zamknąć ten mecz, jak to mawiają trenerzy. Natomiast na razie Krakowia, Jukas w ataku zespołu gospodarzy wybija piłkę za linię boczną Bartolewski spod nóg Patryka Makucha. Jukas od autu, gdzieś tam się kręci obok niego też Starzyński, jest Rakoczy, piłka jednak do Knapa, ten po linii, ale odzyskuje piłkę Podstawski, o nogę Rakoczego, aut dla Luchorzów. Chociaż na razie nie wygląda to na prowadzenie gry po swojemu, na razie mnóstwo w tym przypadku i na razie Krakowia zdaje się grać jakby zapomniała o tym, że gra ze stratą jednego zawodnika. Mateusz Bartolewski, aut z lewej strony boiska. Piłka jeszcze nie wybita. 53. Już minuta spotkania się rozpoczęła. Piłka w powietrzu, Szczepan, nie laureatu. No i znowu gospodarze. Dobrze odzyskuje piłkę Szur. Michalski do prawej strony schodzi. Michalski zagranie do Starzyńskiego niedokładne. Głową wybijają obrońcy Krakowi. Może teraz Kozak do ziemi. Piłka dobra do Szczepana. Szczepan wychodzi w pole karne. Szczepan obok niego. Jest obrońca Krakowi, Szczepan wycofanie, Kozak, prawa strona na wysokości polekanego Luchorzu, Szczepan na jeden kontakt z Kozakiem, niedokładnie ta piłka, ale jeszcze Bartolewski do lewej strony, jest tutaj moneta, jest Starzyński, nie dał rady Starzyński, przecież się przez obronę Krakowi, Kraków i znowu kolejna kontra, ale teraz mam mnóstwo miejsca, nie dostaje piłkę Kalman, odbija go Szur na nasze szczęście, bo sam na sam wychodził już Kalman. Ale tutaj wściekli kibice Krakowi, Kraków tuż przed nami, bardzo
wyrazili się na temat rozegrania tej piłki przez swój zespół. Tutaj się kibice. No, mamy ich w zasadzie na wyciągnięcie ręki, dlatego też no, jest tutaj ta prasówka tak ustawiona, na nie inaczej. Ale jak na razie wszystko, mimo wszystko w takiej pokojowej atmosferze, no jednak musimy się mimo wszystko szanować. Michalski, lewa strona. Przemysław Szur. Piłka na wysokości naszego pola karnego, ale Szur już gra do przodu. Szczepan do Kozaka, dobrze, jak taką piersiową. Kozak na wolne pole. Moneta, lewa strona, moneta, samo uderzenie za słabe. Ta piłka jeszcze gdzieś po tym ścigu zrobiła lekki kozioł, ale zbyt słabo. Uderza Łukasz Moneta, złapa piłkę bez problemu Sebastian Madejski. Tymczasem zachęcamy Was do tego, abyście licznie wpadali do nas. Tutaj na kanał. Daje się znać, czy nas słychać, bo słyszę tutaj, że mam poprawić mikrofon, także nie wiem, co się dzieje. Musicie dać mi znać, czy mnie słychać już teraz lepiej. Czy jest ok, czy jest w porządku. Czy teraz jest lepiej? Czy już mnie lepiej słychać? Jest dośrodkowanie piłki. Na razie jest Kozak, odzyskuje piłkę z prawej strony, ale nie daje rady. No przepraszamy za ten problem techniczny w takim wypadku. Mam nadzieję, że już mnie słychać dobrze i wyraźnie. Przepraszamy za te problemy. No tak czasami się zdarza, że podczas audycji coś na żywo wypada. No ale jeśli już mnie słychać, to okej, pewnie wam charczał mikrofon. No to niestety czasami się zdarza. To już wynika z problemu samej aplikacji, która jest do obsługi dźwięku. Ona czasami nam płata takiego psikusa, no ale mam nadzieję, że teraz już jest w porządku. No tak, jeśli chodzi o te warunki, to tak to bywa w audycjach na żywo, za co oczywiście Was serdecznie przepraszam, no ale mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko w porządku. Ruch Chorzów prowadzi 2-1 po przerwie i w ataku więcej Krakowia, aczkolwiek teraz może się uda nam. Oj, wysoko podniesiona noga przez Starzyńskiego, niestety wie o tym Figo, że podniósł zbyt wysoko nogę, nawet się nie sprzeca ze sędzią. Rzut wolny dla Krakowi. Fajnie, że już nas słyszycie i że jest wszystko w porządku. No baliście się, że go zaraziłem. No przepraszam, ja niestety przeziębiony jestem, więc moja jakość dzisiejszego komentarza może nie być najwyższych lotów, ale staram się oczywiście dla Was być w jak najlepszy sposób oddać Wam to, co się dzieje na boisku. A tymczasem zachęcam Was zatem do zostawienia subskrypcji. Polajkujcie nam też tą audycję. To też nam w jakiś sposób pozwoli się rozwinąć i być może w przyszłości uda nam się zainwestować w taki sprzęt, który nie będzie taki problematyczny jak ten. Ale teraz Krakowia miała mnóstwo możliwości do tego, żeby rozegrać tę piłkę. Jeszcze są przy piłce, jeszcze Knap trafia w nogę Rakoczego i wybija Bartolewski piłkę na wolną przestrzeń. Na razie wygląda to tak, że Krakowia nie gra ze stratą zawodnika, a że gramy po 11. No to jest dziwne, że Ruch Chorzów tak mocno oddaje pole Krakowi Kraków w tym spotkaniu. Mimo tego, że prowadzi, to Krakowia gra na razie lepiej w tej drugiej części spotkania. Teraz Szczepan, Podstawski, lewa strona do Starzyńskiego. Znowu Podstawski przy piłce, znowu Starzyński. Teraz wzdłuż linii raczej do Szczepana niż do Podstawskiego. Szczepan powalczył o tą piłkę i udało mu się na moment ją odzyskać, ale chwilę później fauluje jednak obrońcy. No i będą pierwsze roszady w drużynie Ruchu Chorzów. Boisko opuszcza grający z numerem 22 Filip Starzyński. W jego miejsce Michał Felix melduje się na boisko. A więc dziękujemy Filipowi za grę. No, gdyby te jego stałe fragmenty z tej pierwszej części spotkania któryś faktycznie wpadł za plecy bramkarza, no to byłby dzisiaj pewnie
bohaterem tego meczu. Natomiast trzeba powiedzieć, że to też jego stałe fragmenty gry zmusiły rywali do błędu. Jednym z tych błędów było przerzucenie piłki na prawą stronę, no a stamtąd Miłosz Kozak dośrodkował piłkę, po której wpadła bramka na 2-1, a więc jest na razie Filip Starzyński w gronie tych lepszych piłkarzy, jeśli chodzi o to spotkanie. Felix, pierwszy kontakt z piłką. Do Szczepana, już moneta na wolne pole, biegnie Michał Felix. Felix rozpędza się, czy zdążył opanować tę piłkę Michał Felix tuż przed narożnikiem. Jeszcze walczy Felix, on bardzo dobrze i mądrze gra z piłkarzami na plecach. Natomiast w tej konkretnej sytuacji uciekła mu ta piłka, zabrakło boiska i oddał tu Krakowia Kraków z prawej strony boiska na wysokości własnego pola karnego. Już tę piłkę wyrzucili, fauluje Swędrowski Knapa. Nie ma żółtej kartki dla naszego pomocnika, ale Krakowia już gra. Rakoczy, lewa strona Rakoczy, obok niego Michalski. Michalski odzyskuje piłkę, Kozak. Pod nogami jednego z obrońców, ale nie dokładnie, ta piłka nie dochodzi do Michalskiego. No i gospodarze, dobry, mądry przerzut do prawej strony Krakowia, ma mnóstwo miejsca, jest dośrodkowanie, Kalman, zagranie na środek, jeszcze jest przy piłce Krakowia, to jest niewiarygodne, Knap, co oni zrobili w 60 minucie, doprowadzają do wyrównania. Aż nerwowo trzeba powiedzieć, no przecież tak się nie gra, panowie, co wyście zrobili? Gracie z przewagą zawodnika. Natychmiast odpowiedź kibiców z sektora ruchu Chorzów. Chorzów grać i tak dalej, no bo przecież tak się nie gra, no co oni zrobili? Jaka taktyka jest na tą drugą część spotkania? To jest niewiarygodne. Zamiast prowadzić grę, to daliśmy całkowicie pole Krakowi. Krakowia to wykorzystała, grając w dziesiątkę, strzela bramkę. Niewiarygodne. Knap miał tyle miejsca, żeby dostać piłkę. No i strzelił. I jest 2-2. Na potwierdzenie słów właśnie teraz speaker podaje, kto strzelił tę bramkę. No ale gramy. Szczepan do Kozaka. Niedokładna ta piłka. Znowu ucieka na wolne pole Kalmana, ale teraz Szur opanował. Do Michalskiego. Prawa strona. Michalski o nogę obrońcy. Będzie aut dla ruchu Chorzów, ale to jest jeszcze na naszej połowie ta piłka. Chociaż już bardzo blisko środka. Jest już podstawski. Faulowany. Zdecydowanie Makuch sprowadził do parteru naszego pomocnika teraz. Będzie rzut wolny dla ruchu Chorzów. Podstawski już wstał, faulowany był przez Makucha i gramy. Swędrowski do Sadloka. Sadlok, no jako kapitan pewnie on teraz też jest zły za to, co się wydarzyło w tym naszym polu karnym. Za to w ogóle powinna być nagana, za to jak rozpoczęliśmy tą drugą część spotkania. Ale może za chwileczkę będzie znowu ruch w ataku. Felix obija nogę obrońcy. Rzut rożny z lewej strony boiska. Będą dośrodkowywać piłkarze ruchu Chorzów. Biegnie do narożnika Swędrowski. On będzie grał teraz z tej lewej strony. Nie ma Filipa Starzyńskiego, który chwilę wcześniej opuścił plac gry. W jego miejsce właśnie wszedł na boisko Michał Felix. Tymczasem zachęcam Was, zostańcie z nami, podajcie tę audycję dalej, aby tutaj jak najwięcej Was się podczas tej audycji zebrało. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i rzut rożny, już wracamy do gry. Rzut rożny, piłka w powietrzu. Jeszcze Sadlok przekłada na lewą nogę. Sadlok po rykoszecie ta piłka. Jeszcze jeden rzut rożny, ależ teraz ocalili obrońcy Krakowi tą możliwość strzelenia. Tymczasem leży jeden z piłkarzy, Jukas, w polu karnym. Pokazują piłkarze Krakowi, że on był zaatakowany przez piłkarza ruchu Chorzów w sposób nieprzepisowy. Natomiast sędzia Kwiatkowski na razie nic nie pokazuje, że tutaj jakiś faul, że gramy od bramki. Na razie jest informacja o rzucie rożnym dla ruchu Chorzów. Prawa strona boiska, Sadlok ustawia piłkę w narożniku. Tymczasem tak patrzę, tutaj nie ma już tyle śniegu, więc kibice z tego narożnika nie rzucają śnieżkami, chociaż coś tam jeszcze dolatuje do Macieja Sadloka z prawej strony. No ale jest już dośrodkowanie. Sadlok głęboko, za głęboko. No takie jakieś dziwne dzisiaj te rzuty.
rożne. Maciej Sadlok tym razem też niedobrze. I od bramki rozpocznie Sebastian Madejski. Sięgamy pamięcią do tego ostatniego zwycięstwa Ruchu Chorzów z 2012 roku. Tutaj wygraliśmy 2-0. Wówczas przyjechaliśmy tutaj po prostu wygrać spotkanie i je wygraliśmy. To był dla nas super czas. My robiliśmy wtedy medale Mistrzostw Polski. Tymczasem dzisiaj przyjechaliśmy do Krakowa walczyć o upragnione zwycięstwo. Może teraz Kozak do Szczepana. Szczepan! I gol! 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 W 64 minucie Daniel Szczepan! Jest gol dla Ruchu Chorzów! 3-2! Brawo, Daniel Szczepan! Dostał piłkę od Kozaka. Dzisiaj Miłosz Kozak naprawdę znakomity mecz. Miłosz Kozak dzisiaj super. Dobre zagranie do Szczepana. Szczepan poszedł z piłką. Zagra po długim słupku. I Ruch Chorzów znowu na prowadzeniu. Znowu to my jesteśmy lepsi. 3-2 już prowadzi Ruch Chorzów w tym spotkaniu. No i gramy dalej, jeszcze nie całe pół godziny regulaminowego czasu gry, a więc tutaj jeszcze sporo się może wydarzyć. Pamiętajcie, że Ruch Chorzów no, w tym sezonie wygrał na razie tylko raz, a więc teraz jest szansa na drugie zwycięstwo. Mamy przewagę zawodnika, gramy 11-10, a więc no musimy... No bo kiedy jak nie dzisiaj, cały czas to powtarzamy, musimy w końcu wygrywać, no a dzisiaj jest bardzo dobra ku temu okazja. Ruch Chorzów prowadzi 3-2, Daniel Szczepan, druga bramka w tym spotkaniu. No i piłka od środka, Rakoczy, Atanasow. Gra Krakowia bardzo szybko. Dobra piłka do Makucha. Makuch jednak nie opanuje od autu Ruch Chorzów. Już ta piłka w szybki sposób dostarczona była aż pod nasze pole karne. To też jest jakaś metoda na grę. Zdobyli szybko bardzo dużo metrów, ale Ruch Chorzów od autu. Musi dokładnie Bartolewski ręką tę piłkę wybijać do partnera zespołu, do Feliksa. Feliks popchnięty, faulowany przez Jukasa. Rzut wolny dla Ruchu Chorzów. A Podstawski dostaje żółtą kartkę za to, że odkopnął piłkę po gwizdku, chociaż faulowany był jego piłkarz. No chyba tutaj nie do końca się zrozumieli i sędzia podyktował żółtą kartkę Tomaszowi Podstawskiemu. Ja tak patrzę w zagrożenia i Tomasz Podstawski też nie zagra niestety za Zagłębiem Lubin, a więc poza Sadlokiem i Podstawski wykartkował się na mecz z Zagłębiem Lubin, który już 8 grudnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Rzut wolny. No, taka bezsensowna kartka, tak wracam jeszcze teraz do tej sytuacji sprzed kilku sekund. Bardzo bezsensowna żółta kartka, no bo kiedy jednak jest faulowany twój piłkarz, ale o tym za chwileczkę, bo Kozak, sam Miłosz Kozak ma szansę, Kozak, gola nie ma, niestety Miłosz Kozak uderza obok słupka, no ależ był ten mecz, dzisiaj siedzi, gdyby trafił, byłoby takie zwieńczenie jego dobrej gry w tym spotkaniu. Atanasow obija Kozaka od bramki. Rozpocznie Krakowia, ale trzeba powiedzieć, że to jest niewiarygodne, co się tutaj dzieje. Ruch Chorzów cały czas gra z przewagą zawodnika, więc z tych okazji musimy sobie tworzyć mnóstwo, ale musimy też być po prostu musimy strzelać celnie. O, może tak to określę. Piłka już w powietrzu. Na kole środkowym Krakowia, do lewej strony Rakoczy, musi uważać Michalski, Rakoczy, obok niego Michalski, Rakoczy już jest w polu karnym, Rakoczy, sam na razie Rakoczy na prawą nogę uderza, ale trafia w Podstawskiego, jeszcze Jugas, wycofanie, Atanasow po rykoszecie, po makuchu, ta piłka za bramkę wylądowała i od bramki rozpocznie bramkarz Ruchu Chorzów, a tymczasem wy tego pewnie w telewizji nie zauważycie też, ale dwa ptaszki wylądowały na murawie. Nie wiem, co to za ptaki tutaj w Krakowie mogą być, jakieś nowe gatunki. Na tym bagienku z lewej strony boiska dwa takie brązowe czy też szare ptaszki, nie wiem, sobie po prostu wylądowały, coś sobie tam skubią z tej trawy. Także coś tam znaleźli dobrego do jedzenia, a Ruch Chorzów właśnie rozpoczął z 5 metra. Szczepan do lewej strony, niedokładnie do Monety, nie doszła ta piłka, ale jeszcze Podstawski, znowu Szczepan i znowu niedokładnie do lewej strony. Krakowia
Odzyskuje Bartolewski, był faulowany, jest sygnalizacja sędziego liniowego, że będzie rzut wolny dla ruchu Chorzów blisko lewej strony boiska. Ja tak patrzę sobie teraz cały czas też na te ptaszki, one sobie dalej tutaj wędrują. No tutaj nic się nie dzieje w tym fragmencie boiska, więc mają luz, mogą sobie tutaj robić co chcą i sobie wędrują po prostu po tej mokrej, bagiennej wręcz dzisiaj murawie stadionu przy ulicy Józefa Kałuży 1 w Krakowie. Ruch Chorzów już rozpoczął, Sadlak z lewej strony, niedokładnie do Michała Feliksa i od autu Krakowia Kraków rozpocznie grać. Z prawej strony Jugas, on będzie wybijał piłkę od autu. Właśnie to uczynił. Piłka dochodzi do Rakoczego. Rakoczy z Wędrowskiego bija, ale jeszcze Krakowia, jeszcze Kalman do prawej strony. Doprowadzili piłkę krakowianie. Jugas po linii, znowu Kalman obok niego. Sadlok, Sadlok zablokował i jeszcze ta piłka zostaje w boisku, ale poczeka. Poczekał do końca Kalman. Wywalczył rzut rożny dla swojego zespołu, a więc za chwileczkę z narożnika z prawej strony. Znowu Krakowia będzie miała dogodną sytuację do wyrównania w tym spotkaniu. 69. minuta meczu. Jest już dośrodkowaniem piłki w nasze pole karne. Uderzenie głową nad poprzeczką uderza Virgil Gita, więc od bramki rozpocznie Krzysztof Kamiński z linii 5 metra. Krzysztof Kamiński jeszcze ustawia sobie tę piłkę. Jeszcze nie odegrał tej piłki Krzysztof Kamiński. Dopiero teraz właśnie piłka w powietrzu na głowę Podstawskiego, ale niedokładnie. Kalman znowu prowadzimy i znowu oddajemy pole gry Krakowi. Sadlok nie ma faulu, jest na razie przywilej korzyści. Piłka do Makucha, wybija to dobrze Bartolewski za linię boczną boiska od autu Krakowia. Już rozegrana piłka, Makuch, obok niego Bartolewski, Makuch zagranie w pole karne, wybija Sadlok, ale jeszcze opanuje to Jugas, Knap głową. I moneta na wolne pole. Jest Swędrowski, Swędrowski do Kozaka czy do Szczepana. Szczepan przy piłce, Kozak biegnie mu na obieg. Szczepan na wolne pole, jest Michał Feliks. Feliks sam na sam, Feliks. Nie ma strzału, nie ma faulu. Jest za to rzut wolny po faulu. Zdaje się jednak Michała Feliksa. Wyszedł przed niego Jugas i został kopnięty przez napastnika ruchu Chorzów, który w znacznej części meczów w tym, jak i w poprzednim sezonie, grywa na boku pomocy, a nie tylko w ataku. No tym razem dobra piłka od Szczepana do Feliksa, ale Feliks nie oddał strzału, a trafił po prostu w rywala. Rzut wolny na 11, myślę, metrze, bo tak na równi z tym punktem, z którego wykonuje się rzut karny, tylko że trochę z prawej strony będzie grany rzut wolny przez zespół Krakowi. Kraków jeszcze zanim co, to pozwolił masażystom Krakowi wbiec na boisko. Sędzia główny, pan Tomasz Kwiatkowski, będzie zatem rzut wolny. No i zmiany w zespole ruchu Chorzów. Pokazuje sędzia Kwiatkowski, że idziemy do zmiany. Sadlok będzie zmieniany. To jest dobra zmiana, bo Maciej Sadlok na cenzurce od pewnego momentu po żółtej kartce w pierwszej połowie. Aby tutaj się ten mecz nie skończył dla niego czerwoną kartką, Sadlok jeszcze zbija piątkę z sędzią Kwiatkowskim. W międzyczasie, kiedy jest kontuzjowany Jugas, no to sędzia Kwiatkowski prosi o zmianę, żeby ona doszła do skutku. No a wejdzie Szymon Szymański, numer 20 na koszulce. To on wejdzie za chwileczkę na plac boju za Macieja Sadloka. Sadlok ma czas, nie musi się spieszyć, no bo dalej jest kontuzja. Natomiast tutaj jeszcze jakieś okrzyki małpy z sektoru przed nami.
w kierunku Macieja Sadloka. Bardzo dziwny zachowują się trybuny Krakowi Kraków. No ale cóż, nie nam oceniać kibiców gospodarzy. Od tego jest komisja ligi, która tutaj będzie chciała pewnie nagrania, jeśli do takowych sytuacji gdzieś tutaj dojdzie, że te nagrania będą konieczne. Natomiast no nie wiem w ogóle, co to miało na celu, no, to ich małpowanie. No ale mniejsza z tym. Teraz dwie zmiany w Krakowi. Już mówimy 24. Jakub Jugas schodzi z boiska. Na boisku melduje się grający z numerem, nie powiem wam teraz którym. Wejdzie numer 33? Co? Nie wiem, kto wejdzie na boisko. Przyznam szczerze. A, zejdzie jeszcze Andreas Larsen? Oj, nie wiem, teraz się troszeczkę namieszał. Wchodzi Rózga, widzę, numer 63 i numer 2, Kornel Rapa, więc tych dwóch piłkarzy już na boisku. Niestety Jugas na noszach opuszcza boisko. To też jest, można powiedzieć, ofiara niestety tych warunków pogodowych. No tutaj wczoraj Baluła, dzisiaj Jugas. Niestety w tych warunkach ciężko nie dostać kontuzji. Trzeba być naprawdę mocno uważnym. Wracamy do grania. Felix. Lewa strona, wycofanie do Łukasza Monety, ten jeszcze niżej, do Bartolewskiego piłka. Piłka już na połowę Krakowi, ale nie dokładnie do Szczepana, który przejął opaskę kapitańską tak swoją drogą po Maćku Sadloku. I teraz Daniel Szczepan jest kapitanem w tym spotkaniu. Moneta do Kozaka, nie dokładnie, poczekał. Też Daniel Szczepan, ale przy piłce gospodarzy Larsen do Rakoczego. Rakoczy traci piłkę, ale nie zabrał się z nią Tomasz Swędrowski. Znowu Krakowia przy piłce. Rapa. Zagranie do grającego z numerem 5 Virgila Gite. Rózga. 6945 kibiców dzisiaj w Krakowie na stadionie Krakowi. Teraz opanował piłkę, ale chyba trafił się w rękę. Jeszcze próbował uderzać Makuch. Rzut rożny, chociaż wcześniej przy przyjęciu nie ma czegoś takiego jak ręka przy przyjęciu. Wiemy, że tutaj no, chcielibyśmy, żeby to było odgwizdane, ale nie, sędziowie nie gwizdają takich błędów technicznych, jakby nie było. No i rzut rożny. Prawa strona boiska, w narożniku Knap. On będzie dośrodkowywał, piłka będzie dochodziła w światło bramki Kamińskiego. Już jest piłka w powietrzu, Kamiński piąskuje, wybijamy. Kozak, oj, niedokładnie ta piłka mogła pójść lepiej, ale jeszcze będzie miał szansę na poprawkę. Nie dał rady. Jest wprowadzony przed chwileczką Rózga. Rózga w polu karnym. Rózga, sam Rózga. No i nikt go nie zatrzymał. Rózga. Teraz dopiero brawo dla Łukasza Monety za wybicie tej piłki spod nóg Rakoczego. No bo poczyna znowu sobie bardzo dobrze Krakowia. Jeszcze 15 minut tego regulaminowego czasu gry. Krakowia znowu w ataku. Wybijamy piłkę. Znowu nie widać tej różnicy zawodnika na boisku. Znowu Krakowia gra rozważniej. Ruchorzów gra gorzej. Natomiast to jest też być może złudne. Może za chwileczkę jakaś jedna okazja pozwoli niebieskim na to, by zakończyć to spotkanie. Strzelić bramkę, która zamknie ten mecz. Ale aby tak się stało, musimy grać w piłkę. Teraz fauluje Swędrowski Rakoczego. Rzut wolny dla Krakowi. Do naszej bramki jest już coraz bliżej. Ale pokazuje Swędrowski, że chyba się rozgalopowali piłkarze Krakowi. Jeszcze sędzia Kwiatkowski zaprasza Swędrowskiego, aby odszedł tam, nie prowokował, tylko żeby stał dalej. Jakiś mur, chociaż jednoosobowy, jest ustawiony. Rakoczy i jeden z obrońców Krakowi, nie widziałem, który jest zagranie piłki w nasze pole karne. Jest bramka! No nie wierzymy w to po raz kolejny! Makuch i gol! 3-3, zatem bramka dla Krakowi jest 3-3, to jest niesamowite, jaki ruch Chorzów jest słaby w tych niektórych sytuacjach, że też my pozwalamy na takie granie, to jest niewiarygodne.
To jest niewiarygodne, że my pozwalamy na takie granie i Krakowia znowu strzela bramkę. A to my mamy strzelać gole, to my mieliśmy zamknąć ten mecz, nie zamykamy go i Krakowia prowadzi, nie prowadzi, remisuje 3-3, ale no, tak jak mówiłem, ta klasa tego zawodnika gdzieś tutaj nie widać, żeby brakowało, chociaż jeszcze sędzia Kwiatkowski sprawdza, czy nie było spalonego i to jest jedyna nadzieja w tym, że ta bramka może zostać nieuznana. Czekamy na decyzję arbitra VAR, czy była pozycja spalona, czy też nie przy tym dośrodkowaniu. Nie, jest piłka na koło środkowe, nie było spalonego. 3-3, 12 minut regulaminowego czasu gry. I gra Ruch Chorzów, Kozak, Bartolewski do Swędrowskiego. Swędrowski, niedokładnie do Szczepana. Ale Podstawski, teraz znowu Szczepan do Kozaka, Kozak jest z prawej strony, Miłosz Kozak do samego końca jedzie Kozak, zagranie w pole karne, wybijają krakowianie, będzie rzut rożny dla Ruchu Chorzów, znowu remis, znowu walka. Znowu Ruch Chorzów cały w ataku, Krakowia teraz będzie pilnowała. To trzeba też powiedzieć, że gdyby tutaj warunki piłkarskie były inne, w takim wypadku raczej tutaj nie byłoby co zbierać z Ruchu Chorzów. To jest niestety, to boli, to niestety jest bolączka naszego zespołu i to trzeba zmienić. Tu trzeba coś zmienić w tym zespole. Teraz zagranie już w pole karne, ale rozpędza się Rakoczy, obok niego Szymański. Rakoczy sam się przewrócił, Szymański przy piłce, Szymański zagranie do Szczepana, Szczepan głową, nie ma bramki Daniela Szczepana. Od bramki rozpocznie Sebastian Madejski i muszę powiedzieć, że 10 minut do końca tego meczu i to jeszcze tutaj może być różnie w takim wypadku, bo Ruch Chorzów już pewnie z sił opadł, chociaż miał swoje okazje, nie wykorzystał ich, to teraz będzie musiał uważać, będzie musiał się skupić na tym, żeby tutaj spróbować strzelić bramkę. Ja wiem, to tak brzmi, bo w końcu gramy z przewagą jednego zawodnika, ale będziemy musieli też uważać na to, żeby Krakowia czasami nas nie zaskoczyła po raz czwarty w tym meczu. Bo mimo tego, że Krakowia nie ma jednego zawodnika na boisku, to momentami gra jakby miała jednego więcej. A tymczasem aut dla Ruchu Chorzów, Kacper Michalski z prawej strony boiska, do Miłosza Kozaka piłka, Kozak opanował. Kozak miękko do Swędrowskiego, Swędrowski sam i gol, 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 Tomasz Swędrowski, gol w 81 minucie, Tomasz Swędrowski, 4-3 Ruch Chorzów, to jest niewiarygodne, co się tutaj dzieje, niektórzy aż no się uśmiechają, bo to jest aż niemożliwe, a tymczasem Ruch Chorzów znowu na prowadzeniu, 4-3, bramkę zdobywa Tomasz Swędrowski. Pięknie, dobrze, ładnie to zagrał Kozak do Swędrowskiego i Swędrowski na krótki słupek, chyba jeszcze o nogę obrońcy, bo ten jeden obrońca załamany, natomiast no jest gol dla Ruchu Chorzów, jest 4-3 w tym spotkaniu. 81 minuta, Ruch Chorzów znowu na prowadzeniu, ależ mecz, nikt się takiego chyba nie spodziewał. Raz jeszcze zatem zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, zostańcie z nami, śledźcie nas, zostawcie łapkę w górę i bądźcie cały czas tutaj na kanale podczas tej audycji również. Jeszcze 9 minut regulaminowego czasu gry. Zobaczymy, ile jeszcze sędzia dorzuci. Tymczasem aut dla Krakowi. Znowu Krakowia w ataku. Znowu Ruch prowadzi. Znowu jest to samo, co przed chwilą. Makuch faulowany przez Podstawskiego. Podstawski podnosi ręce w górę, że co przecież tutaj nic nie było. Musi też uważać Tomek, bo ma żółtą kartkę po tym takim... po tym takim niefartownym zagraniu, wybiciu piłki przy faulu swojego piłkarza, dostał żółtą kartkę, no i teraz też gra z tą kartką na sumieniu. Rzut wolny z prawej strony boiska, będzie dośrodkowanie w nasze pole karne, to są cały czas nerwy, 82 minuta, tutaj nic nie jest jeszcze zamknięte, jest dośrodkowanie głową, wybija teraz Szymański do Rapy.
Znowu Rakoczy. No i Bartolewski. Bartolewski do Kozaka. Teraz jest mnóstwo miejsca w środku pola. Kozak odwrócił się w kierunku bramki. Miłosz Kozak. Cały czas z piłką Kozak, chociaż zdążyła już wrócić znaczna część piłkarzy Krakowi. Kozak mięciutka przerzutka niedokładnie do Łukasza Monety. Jest Rakoczy. Rakoczy. Niedobrze. Podstawski. Podstawski. Fauluje go Rakoczy. Rzut wolny dla ruchu Chorzów. Na połowie Krakowi Kraków. Blisko tej lewej części boiska. Tomasz Podstawski był faulowany. Będzie rzut wolny dla ruchu Chorzów. I kolejny raz jesteśmy dalej od własnego pola karnego, a bliżej pola karnego rywali. No to jest 83. już minuta meczu. My musimy już się pilnować. Musimy już pilnować tego meczu do samego końca. Nie możemy wypuścić tego z rąk. Strzelamy 4 gole w jednym meczu i musimy go wygrać. Kozak jest dośrodkowanie. Za głębokie piłka przechodzi jeszcze przez bramkarza, ale wybijają obrońcy. Jest Knap faulowany przez Szymańskiego. Chwilę później Swędrowski fauluje. No i jest rzut wolny. Ej, no co tutaj zrobił teraz z Przemkiem Szurem młodziutki Rózga? To też powinna być kartka, ale wcześniej będzie żółta kartka dla Tomasza Swędrowskiego. Swędrowski kartki nie miał, teraz już ma, musi uważać, a tymczasem zmiana. Wchodzi Kacper Śmigielski na boisko. To już ostatnie 5, może 6 minut tego regulaminowego czasu. Do tego wszystkiego jeszcze oczywiście pozostaje kwestia czasu doliczonego, a tymczasem na bramce Krakowi leży Michał Felix, cały czas obrzucany śnieżkami, natomiast tam kibice Krakowi no nie odpuszczają Felixowi, nawet jak przyszedł sędzia Kwiatkowski do niego, chociaż Kwiatek popularny, czyli sędzia Tomasz Kwiatkowski już sprawdził, czy wszystko w porządku. Felix już wraca, będzie rzut wolny tuż przy kole środkowym z lewej strony, w zasadzie jego krawędzi. Rakoczy będzie tym piłkarzem, który będzie za chwileczkę dostarczał piłkę w nasze pole karne, chociaż cały zespół ruchu Chorzów tak około 25 metra od własnej bramki ustawiony. Pilnujemy tą linię, żeby jej nie złamać. Jest dośrodkowanie piłki, piłka jeszcze do boku, ale jest tutaj Bartolewski, który wybija piłkę na ten sektor buforowy, który oddziela, do dzisiaj dosyć duży ten sektor buforowy, oddziela kibiców ruchu Chorzów od prostej. Jest dośrodkowanie, jeszcze jedna piłka w nasze pole karne, jeszcze strzał i no tutaj może być rzut karny, ja dokładnie nie widziałem, ale na razie ruch Chorzów. Szymański piłkę niedokładnie wybija i znowu Krakowia w ataku. Jest cały czas zespół Krakowi blisko naszej pola karnego. Rózga łapie Krzysztof Kamiński piłkę w ręce i jest zatrzymanie. Będzie sprawdzanie, czy nie ma rzutu karnego. No niesamowite emocje. Niesamowite emocje. Co się tutaj teraz wydarzy? Czy Kamiński będzie musiał jeszcze raz się pokazać dzisiaj? Czy będzie rzut karny dla Krakowi? Jest 4-3 dla ruchu. I jest sytuacja sporna. Czekamy na to, co tutaj zadecyduje wóz VAR. Nieprawdopodobne emocje. Nikt by się pewnie tego nie spodziewał, że w niedzielne popołudnie, w tym pierwszym meczu niedzielnym, będziemy widzieć takie emocje. No czekamy. Czekamy na decyzję sędziego Kwiatkowskiego i na decyzję wozu VAR. Tymczasem ja staram się tutaj wyłapać, co się tutaj wydarzyło, czy było zagranie ręką, czy nie. Idzie sędzia Kwiatkowski zobaczyć to zagranie. Był trafiony w rękę Szur, w łokieć. Teraz pytanie, czy będzie z tego jedenastka. Chyba będzie jedenastka, takie są podejrzenia, że został trafiony tutaj w łokieć, będąc odwrócony tyłem. Prawdopodobnie tak to się skończy. Już jesteśmy mniej więcej po tym wstępnym takim obrazie, więc chyba jedenastka dla Krakowi Kraków. Czekamy jeszcze, co faktycznie zadecyduje sędzia Kwiatkowski.
3-4, 87 minuta. Prawdopodobnie rzut karny za chwileczkę trzeba będzie bronić, a więc no, ja już jestem tak nastawiony, powiem szczerze, że będzie ten rzut karny dla Krakowi po tej powtórce, którą tutaj widziałem na jednym z komputerów jednego z dziennikarzy, który siedzi tutaj obok nas z krakowskich mediów. No on, ta powtórka tak wskazuje, że może być 11, tymczasem wejdzie jeszcze Fosa na boisko, odbiera ostatnie wskazówki od trenerów przy ławce rezerwowych Foszmańczyk. Ciężka decyzja do oceny sędziego Kwiatkowskiego, czy była ta ręka, czy też jej nie było. Jeszcze patrzymy, nie ma takiej łatwej tej decyzji sędzia Kwiatkowski, co podejmie, sam nie wiemy, rzut karny. To było chyba raczej na chybił trafił ta decyzja sędziego Kwiatkowskiego, przyznam szczerze. Natomiast, no bo nie był do końca przekonany chyba, żeby tę jedenastkę podyktować. Ale jest rzut karny dla Krakowi. Niestety, jedenastka, 89 minuta meczu. Jest rzut karny dla Krakowi. Piłka już na 11 meczu ustawiona i teraz Krzysztof Kamiński odbiera wskazówki od sędziego Kwiatkowskiego, co ma robić, jak się ma zachować. Tymczasem prosi jeszcze Kamiński swoich partnerów zespołu, żeby tutaj przypilnowali tej linii, żeby nikt czasami nie wbiegł do powtórki. Sędzia za chwileczkę od gwizda, 89 minuta, wiecie, że ja już mam ciśnienie prawie 300/300, bo to jest aż niemożliwe, tych emocji się tutaj na pewno takich nie spodziewałem. Ruch Orzów strzela 4 bramki, może tego meczu nie wygrać, jest rzut karny, jest gwizdek sędziego, na 2 tempa, jest 4-4, bramkę strzela Knap. Niestety, więc w 89 minucie czasu coraz mniej i myślę, że teraz Krakowi już ten remis wystarczy w tym meczu, że oni wywalczą sobie, że wywalczyli sobie tą czwartą bramkę i że będą już teraz ciągnęli ten mecz do samego końca. Natomiast wyobrażam sobie, że tutaj będą jeszcze doliczone minuty. Tymczasem zmiany. Zejdzie Miłosz Kozak, wejdzie Tomasz Foszmańczyk, zejdzie Łukasz Monetę, wejdzie Wiktor Długosz, podwójna zmiana w drużynie Ruchu, świeże siły, Fosa bardziej chyba na przetrzymanie miałby wejść, natomiast obecnie raczej będziemy tutaj liczyć na to, że te świeże ich siły jeszcze wrzucą nam coś dobrego do ataku. Szczepan od środka, gramy, Podstawski natychmiast zaatakowany przez zespół Krakowi, będzie Krakowia walczyła o pełną pulę w tym meczu, to jest niewiarygodne. Ruch Orzów gra w 10, może to spotkanie jeszcze za chwileczkę się zupełnie odmienić. Rakoczy, już teraz cała trybuna stoi, Rakoczy na środek pola karnego, Podstawski wybija piłkę, nie dokładnie do Szczepana, ale może teraz Felix się z nią zabierze, Felix był faulowany, Felix do prawej strony, jest Kasper Michalski, Swędrowski już jest blisko pola karnego, Tomasz Swędrowski jeszcze jest przy piłce, Swędrowski bardzo atakuje go jeden z rywali, ale Swędrowski dostarczy piłkę do Michalskiego, Michalski zagranie w pole karne, wybijają obrońcy, jest jeszcze Przemysław Szur. Jest Tomasz Podstawski, nie bardzo wie z kim grać. Znowu Szur, prawa strona boiska, Szur, no sam nie wiedział, co teraz ma zagrać i stracił piłkę. Jeszcze dobrze powalczył Michalski, odzyskują niebiescy. Foszmańczyk do Szymańskiego ta piłka, Szymański przez środek boiska. Wiktor Długosz na kole środkowym do Szymańskiego. Ruch Orzów chyba liczy na taką ostatnią akcję w tym spotkaniu, z której może paść bramka, no bo na co by innego. I to już będzie koniec. Szczepan obija obrońcę, ale nic z tego. Jeszcze Ruch Orzów. Michalski jest zagranie o nogi. Łapie piłkę. Sebastian Madejski. Krakowia remisuje. Na razie wydaje się, że chyba tak ten wynik z przebiegu całego spotkania będzie dla Krakowi bardzo, ale to bardzo cenny. Nie wiem, ile czasu doliczył sędzia główny do tych zawodów. Niestety, ale ten czas doliczył. Doliczony on już trwa. Już 92 minuta tego czasu doliczonego. 7 minut podpowiadają tutaj koledzy redaktorzy. Zostało dorzuconych do tego spotkania, a więc jeszcze około 5,5 minuty pogramy. Krakowia w ataku. Z prawej strony boiska będzie piłka. Znowu
Można powiedzieć, Ruchoszów miał swój mecz i na sam koniec traci punkty. Jeśli tutaj je stracimy, to będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo przykre. 4 strzelone bramki i niewygrany mecz. A tymczasem Krakowia jeszcze jeden. Kibice dopingują swój zespół. Niebiescy wybijają Rakoczy, rykoszet, jeszcze Makuch i łapie piłkę Krzysztof Kamiński. Natychmiast piłka do Długosza. Długosz z lewej strony boiska. Rozpędza się Wiktor Długosz z piłką. Długosz jest Foszmańczyk po linii. Długosz sam. Długosz teraz dopiero do Foszmańczyka. Niedokładnie, bo tam był jeszcze Rakoczy, który obija nogi Foszmańczyka. Wywalczył aut na wysokości własnego pola karnego. No nie wiem, czy Krakowia jeszcze w te 3,5 minuty, może 4, tak? Jak dobrze patrzę, 4 minuty... czy jest w stanie zagrać o pełną pulę. Natomiast na pewno jeszcze tutaj są emocje, jeszcze tutaj gramy. Ruchorzów też musi zagrać jeszcze o tą pełną pulę, jeszcze raz spróbować zaatakować zespół Krakowi. Tymczasem Sebastian Madejski jeszcze leży, a więc no, bramkarz musi grać, a więc będziemy jeszcze mieli przedłużony ten czas doliczony w myśl nowych przepisów. Czekamy, aż masażyści opatrzą bramkarza Krakowi Kraków. Ruchorzów remisuje 4-4 z Krakowią w Krakowie. Jest już 93, 94 nawet minuta tego spotkania. Jeszcze czekamy, aż bramkarz wróci do gry. Krakowia, Ruchorzów 4-4. Tak na razie ten wynik wygląda. Natomiast jeszcze gramy. 7 minut doliczył sędzia w tym pierwotnym doliczeniu. Natomiast myślę, że około minutki jeszcze za ten czas ukradziony tutaj przez Sebastiana Madejskiego należałoby dorzucić. No i za chwileczkę wracamy do gry. Już grają, Rakoczy wybija, ale niedokładnie. Jeszcze teraz piłka, ale Szymański na jeden kontakt musiał tę piłkę dobrze podbić. Niestety niedobrze, niedokładnie. Jeszcze powalczy Swędrowski. Przebił się Swędrowski ładnym dryblingiem. Teraz zaskoczył Swędrowski aż trójkę piłkarzy Krakowi. Dobrze, znalazł miejsce Michalski na prawej stronie. Michalski obija nogi obrońcy. Aut dla Ruchu Chorzów, ale teraz brawa zbiera zespół Krakowi za obronę. Felix na wysokości pola karnego. Felix nie bardzo ma z kim grać. Dopiero teraz zagrał do Michalskiego. Michalski na środek do Szymańskiego. Cały zespół Krakowi zamknięty na własnej połowie. Szymański jest zagranie w pole karne. Jeszcze ta piłka podbita. Był trafiony, chociaż teraz no to, co się tam wydarzyło w polu karnym, to jest niewiarygodne, co tam jeszcze Knap pokrzyczał. Teraz dobrze Szymański odzyskuje piłkę zdaniem sędziego. Jednak fauluje Kalmana. Szymański, żółta kartka za ten faul. Szur już też wstaje. Nie ma tutaj mowy o rzucie karnym, ale Knap bardzo nerwowo z Szurem ma sobie coś do wyjaśnienia. Knap, widać, taki hardy chłopak z tej Krakowi. Bardzo lubi sobie podogryzać tutaj z różnymi piłkarzami, tak jak i przed chwileczką właśnie to uczynił w starciu z Przemysławem Szurem. 96. minuta, jeszcze jest zatrzymana piłka, raz jeszcze będzie granie, no bo jest sprawdzany VAR jeszcze chyba, czy faktycznie nie był faulowany Przemysław Szur. Jest sprawdzana ta sytuacja. Jest prośba o piłkę, chyba jednak nie, chyba jednak będzie rzut wolny. Chociaż sędzia Kwiatkowski trzyma jeszcze nas w niepewności. Nie, jednak będzie rzut wolny. Zatem no czekał jeszcze tylko na ten komunikat z wozu VAR. No i teraz z koła środkowego raz jeszcze Rakoczy będzie dostarczał piłkę blisko naszego pola karnego. Jest już ta piłka na 16 metrze. Uwaga, musi to złapać Kamiński. Właśnie złapał. No ale nie ma za bardzo do kogo z przodu grać. Krakowia szybko ustawia się w obronie. Kamiński teraz wybija piłkę. Ta już w powietrzu na Feliksa, ale wyskoczył wysoko obrońca Krakowi. Jeszcze Długosz dobrze próbował pod cinką. Niedokładnie jednak zagrał. No i Krakowia w ataku.
Jeszcze się rozpędzają gospodarze. Jest z prawej strony w ogóle niepilnowany Kalman. Właśnie do niego piłka, piłka na środek. Wybijają Szymański. Niedokładnie. Jeszcze jedno zagranie w pole karne. Maku głową. Bartolewski. O, nogi obrońcy. Wybija piłkę na rzut rożny. Jednak nie trafił w nogi obrońcy. Będzie rzut rożny. Jeszcze Kwiatkowski sprawdza coś na warze, bo się łapał za słuchawkę. No. Nie, rzut rożny. No i cała Krakowia teraz stoi. Wszyscy kibice pasów czekają na tą ostatnią akcję. To jest niewiarygodne w 98 minucie. Do czego myśmy doprowadzili. Prowadziliśmy w tym meczu 4 razy i teraz remisujemy. Jest dośrodkowanie za wysoko. Piłka podniesiona z linii 5 metra. Rozpocznie Krzysztof Kamiński. A Ruch Chorzów chyba tego meczu już nie ma szans wygrać. Niestety kolejny remis, kolejna strata punktów czeka zespół niebieskich. Krzysztof Kamiński już nie rozpocznie gry, bo Tomasz Kwiatkowski po raz ostatni gwizda w tym spotkaniu w 98 minucie tego meczu. Nie wiem od czego zacząć, nie wiem jak ocenić to spotkanie, bo Ruch Chorzów 4 razy prowadził w tym meczu. Prowadził 1-0, prowadził 2-1, prowadził 3-2, prowadził 4-3. Natomiast za każdym razem brakowało zamknięcia. Grając z przewagą jednego zawodnika, przeszło godzinę i nie wygrać meczu to jest tragedia. I niestety za tą tragedię musi znowu dzisiaj trener Jan Woś wejść na konferencję i odpowiadać, bo Ruch Chorzów w tej rundzie wygrał tylko jedno spotkanie. Przypominam, za tydzień rozpoczynamy już nową rundę. Gramy awansem kolejki 2 jeszcze nowej rundy. Natomiast no, to jest tragiczne, że Ruch Chorzów na 17 spotkań wygrał tylko jedno spotkanie. Zdobyliśmy punktów tyle, że aż chyba wstyd mówić, 11 do Śląska Wrocław, który zdobył 36 punktów, to jest naprawdę odległa kwestia. Mimo wszystko jednak dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj z nami, że udało się tę audycję dla Was przeprowadzić, że zostawiliście wszystkie łapki w górę, że subskrybujecie nasz kanał. Pamiętajcie, już jutro Okiem Kibica o godzinie 20:00 Maciej Zieliński i Krzysztof Nos pogadają z Wami o tym spotkaniu. Maciek jest dzisiaj tutaj z nami w Krakowie, więc obraz ma na żywo. Także myślę, że tutaj to co się działo, że byliśmy 4 razy na prowadzeniu i finalnie zremisowaliśmy, no to jest... To nie da się tego skomentować w jakiś normalny sposób, taki niebudzący żadnych wątpliwości. Ruch Chorzów walczył, ale mimo wszystko nie wygrał tego meczu. Za uwagę ze stadionu w Krakowie dziękuję Dawid Godziek. Za dzień dzisiejszy również Wam dziękujemy. Teraz życzymy już miłego popołudnia niedzielnego. A my spokojnie będziemy próbowali udawać się do domu, mimo tej śnieżnej, zimowej aury. Raz jeszcze zatem dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pyrsk niebiescy. Czasami dobrze odpocząć od piłkarskich emocji. Niebieskie niebo, złociste plaże, zjawiskowe miejsca i relaks. Biuro Podróży Conti, Chorzów, ulica Dąbrowskiego 60, 515-903-006. Zrelaksuj się z nami. Życie na niebiesko. Radio Kibiców w Ruchu Chorzów.